6 lat temu założyłam fundację. Fundacja nazywa się Jak Motyl. Misją fundacji jest edukacja pacjentów. Edukacja dotyczy przede wszystkim powrotu do zdrowia. W celu tym nawiązałam kontakt z profesjonalistami i zaczęłam organizować konferencje. Mamy ich za sobą około 60. Nasze konferencje prowadzone są przez lekarzy, dietetyków i psychologów. Mogę pochwalić się, że są to najlepsi, jakich mogę sobie jako pacjent wymarzyć. Od 2 lat konferencje te nagrywamy. Nagrywam je po to, żeby podzielić się informacjami i wiedzą, jaka jest zawarta w tych wykładach. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Ja mam troszkę problem z chodzeniem, a nie z powodu boreliozy. Także proszę się nie obrażać na mnie, jak podczas czasu usiądzie tutaj na krześle, dobrze? Bardzo proszę. Powiem tak, moje nazwisko to jest ten Mian. Bardzo prosty. Ja się urodziłem nad Gangesem, a korzenie zapuściłem nad Wisłą i tak zostanie. Moje wychowanie, edukację i wiedzę ja zawdzięczam moim nauczycielom Polakom z Akademii Medycznej w Warszawie. Naprawdę, może ja zawsze nie byłem tak grzeczny, ale oni byli dla mnie wspaniali. Także, no, chylę czoło przed nimi. Borelioza leczy niepulsację. Jestem lekarzem chorób zakaźnych, także borelioza to jest choroba zakaźna, dlatego to jest temat, bo on jest bardzo aktualny. Proszę Państwa, zaczynam od definicji. Proszę Państwa, jest to choroba zakaźna, bakteria choroba zakaźna przenoszona przez kleszcze. Przebieg jest przewlekły, wielonarządowy i fazowy, czyli przebieg jest tak jak sinusoid. I dlaczego właśnie można to nazwać zespołem boreliozy? Choroba została, czyli ten zespół został opisany po raz pierwszy w 1975 roku okolicy miasta Lyme w USA. I od tego początkowo nazwano Lyme disease, choroba z Lyme. W 1982 roku zidentyfikowano i opisano krętka Borrelia burgdorferi. Nacześ, otóż nazwano nacześ doktora Williego Burgdorfera, który opisał właśnie tego krętka. Badania nad modelem zwierzęcym wykazuje, że niecały tydzień po zainfekowaniu krętki Borrelii były obecne już w różnych narządach, ścięgnach, mięśniu sercowym, mózgu i obecność form przetrwalnikowej, tak zwany cyst. Początkowo uważano, że jest to choroba tylko półkuli północnej. Natomiast ostatnio opisano przypadki w Australii oraz Ameryce Południowej. Obecnie znany jest trochę więcej, nie 18 genogatunków, ale trochę więcej już znane. A w Europie przede wszystkim występują takie, no łącznie mówi się, że to Borrelia burgdorferi sensu lato. Te dane są oczywiście nierzetelne, zaniżone. Znaczy, że tu są dane pacjentów, którzy mieli zarówno Elisa, jak i Westerhoff dodatni. Natomiast jeśli pacjent naprawdę ma boreliozę, ale te badania, chociażby jedno badanie było ujemne, to pacjent nie został uznany jako chory na boreliozę. Również pacjenci, którzy mają rozpoznanie na podstawie innych badań, nie są zaliczeni do tej statystyki. Ale toż są właśnie w internecie takie no, artykuły czy opinie, że krętek Borrelii jest beztlenostrzępny.
Nie, proszę Państwa. Drzemki mogą żyć zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. To znaczy bakterie jest tlenowcem, ale fakultatywnym beztlenowcem. Czyli warunkiem może żyć... Czyli warunkowo może żyć właśnie na przykład cysta, prawda? W środku cysty ta bakteria właśnie żyje w warunkach beztlenowych. Lata 80. i 90. ubiegłego wieku uważano, że borrelia ma tylko jedną formę. Bitwiwe krwi i to wszystko. Natomiast dziś wiadomo, że również ma inne postaci. Między innymi tak. Cysty i seroplasty, biofilmy, blepsy. Są jeszcze formy ze ścianą komórkową i bez ściany komórkowej. Borrelia ze ścianą komórkową i bez ścian komórkową mogą żyć we krwi, bitwie we krwi. Natomiast cysty, biofilmy, blepsy bitwią wielkie organa wewnętrzne. Natomiast nieprzyjaźne środowisko przy braku środków odżywczych, przy stałej obecności antybiotyków, to jest bardzo ważna informacja, krętek przychodzi w formie cysty. Cysta trwa może chwilę w uszpieniu, natomiast jeśli są korzystne warunki otoczenia, cysta się uwalnia, otwiera się bakteria i ten krętek jest absolutnie nieuszkodzony. Na podstawie danych ze świata nauki opracowano ten model cyklu życiowego krętka człowieka. Otóż we krwi jest prosta skrętka. Inwazyjna, ewentualnie bez ściany komórkowej. Natomiast w tym narządzie cysta, czyli krętek w otoczce. I tu też pokazano, jak to wygląda. Czyli we krwi mamy krętki, a w narządzie wewnętrznym, uwaga, wszystkie narządy wewnętrzne mamy cysty, przetrwalniki. Dziś wiadomo, że cysty, postać cysty jest niezbędna dla cyklu życia tej bakterii. Owszem, bakteria może dzielić się wewnątrz cysty, ale jest to odmienne od podziału komórkowego postaci wegetatywnej. Antybiotyki hamujące syntezy ściany komórkowej nie niszczą cysty, to jest bardzo ważna informacja, nie niszczą cysty. Mogą niszczyć tylko bakterie, ale w trakcie podziału, czy namnażania. Cysta może być zakażenie, wyizolowano cysty w centralnym układzie nerwowym i znajdowano biofilma borrelii burgdorferii. Jak do tej pory wiadomo tylko, że zakażenie dochodzi za pośrednictwem zakażone kleszcze. Owszem, ryzyko zakażenia zwiększa się od razu czasem żarowania. Borrelia, klikantek może atakować płód, ale to naprawdę bardzo, bardzo rzadko. I statystyka podaje, że 3 na 1000 przypadków. Natomiast nie ma żadnego dowodu borrelii wrodzonej. Jeśli płód jest atakowany, obumiera i kończy się poronieniem. Proszę Państwa, również nie opisano zakażeń inną drogą, typu właśnie karmienia piersią, czy drogą pokarmową, czy drogą seksualną. Nie można ulec zakażeniu przez bezpośredni kontakt z chorym człowiekiem czy zwierzęciem. Kleszcz oczywiście ma dwuletni cykl życiowy. I larwy, nimfy i dorosła postać. Larwy wylegają wiosną.
i zjął drobny właśnie sakach typu właśnie mieście na przykład. Kolejny wiosny larwy przekształcał w nimfy i ponownie żarił właśnie na drobnych kręgosłupach. Dorosłe posta z kleszcze żarują na duże zwierzęta, na przykład jelenia i człowieka też. Dorosłe kleszcze parzą się jesienią oraz zimą. Samice składają jaja i cykl szezomeka. Przez to, że kleszcz żaruje wielokrotnie na różnych żywicielach, dlatego ryzyko zakażeń jest naprawdę duże. Ryzyko zakażenia krękami boreliozy nie tylko. Kleszcz jest aktywny, jak temperatura właśnie powietrza jest powyżej 7 stopni Celsjusza. Czyli nawet zimą może być właśnie taka sytuacja. Jak temperatura wzrasta, już jest kleszcz aktywny. Ja miałem ostatni właśnie przypadek, pobliżem się kleszcza u dziecka w grudniu. Jeśli chodzi o, że gisy zamieszkują, to różne są zdania. Ja bym powiedział, że wszędzie. Wszędzie właśnie zamieszkują. Proszę Państwa, objawy boreliozy. Opisano ponad 140 objawów ze strony wielu układów. Jest to choroba wielonarządowa, także objawy są z wielu narządów. Ośrodkowe i obwodowy układ nerwowy, zatoki, narządy wzroku, słuchu, serce, układ mózgowy, wszystko dosłownie. Z mojej właśnie obserwacji pacjentów najczęściej zanotowałem tak. Powiększenie węzeł chłonne i stan przewlekłych zmęczenia, brak energii, zaburzenia pamięci i orientacji, depresje, bóle, zawroty głowy i uwaga, rozpoznane przez neurologów SM, czyli stwardnienie rozsiane. U wszystkich przypadków pacjentów, którzy zgłosili do mnie, ostatecznie wykluczono SM. Nie musiałem to ja sam robić, ale neurologowie wykluczyli, że jednak to SM, czyli borelioza pod postaci SM. Pieczenie i uzawienie spojów, ciemne plamki, mrowki się do oczami, czerwone oczy, szum w uszach, zaburzenie równowagi. Przewlekły stan zapalny zatok. Częste infekcje bakteryjne, wirusowe, dróg oddechowy, kołatanie serca, tachykardia, zespół jelita drażliwego. Prowadziłem pacjentów, którzy byli latami leczeni przez gastroenterologów z powodu właśnie jelita drażliwego, a okazało się, że na tle to był na tle boreliozy. Nawracanie zapalenia pęcherza moczowego, dróg moczowych. Powiększenie i zapalenie prostaty. Może być właśnie naprawdę poważne uszkodzenie prostaty w przebiegu boreliozy. I stare zapalne pochwy. Bóle kostne stawe, bóle skóry mięśni. Mrowiny w kończynach, drętwiny palców, drętwiny kończyn, zapalenie stawów, obrzęki stawów, rumień wędrujący, wrażenie chodzenia robaka pod skórą. Jedna pani była leczona przez 3 lata różnymi preparatami sieci robaczymi. Okazało się, że miała to borelioza. Pseudolimfoma, sucha, uszcząca się skóra, stomatitis angularis, bardzo często spotykane u chorych z boreliozą. Zaniki skóry, wypadanie włosów i uwaga, Hashimoto. Proszę Państwa, 67% pani, które zgłosiły do mnie z boreliozą, ma Hashimoto. Samego układu nerwowego, centralnego i obwodowego, opisano ponad 50 objawów. To są objawy neuropsychiatryczne. Czyli mogę mówić skrótem wszystkie zespoły neurologiczne i wszystkie zespoły psychiatryczne. Proszę Państwa, miałem jeden przypadek, naprawdę drastyczny, z uszkodzeniem tętnic i zaburzeniem krwinek kończyn. Pacjent mężczyzna, który był i dalej jest graczem tenisa. On przyszedł do mnie ze skierowaniem od chirurga naczyniowego,
żebym wykluczył jakieś choroby zakaźne. A tam na pieniądze ma wskazy na amputację. Amputacja akurat jednej nogi z powodu uszkodzenia właśnie tego miejsca. Ja rozmawiam z zwierzęciem wybijać. No to się do wniosku, że on ma na pewno boreliozę. Robili się badanie, wyniki są dodatnie. Prosiłem tego pana doktora, chirurga rachniowego, czy można odurzyć właśnie amputację. Zawsze można amputować. Ja go chcę najpierw to powiedzieć. Proszę państwa, ten pacjent wrócił do pełni zdrowia. Kontynuuje się amputować. A ten pan doktor mnie uznał nie za lekarza, ale jakiegoś szamana, czy znatora. Informacja ważna. Zaobserwowano, że objawy choroby nasilają się okresowo co 4 tygodnie, czyli raz na miesiąc. I to wynika z naturalnego cyklu życiowego tej bakterii, czyli tej okrętki. I stadium boreliozy. Przecież pan wszędzie w literaturze można spotkać literaturę o tym się, która może nie uwzględnia aktualne dane, że są 3 stadia. Pierwsze stadium to w ciągu 2-3 tygodni od momentu wtargnięcia. Objawy są przede wszystkim gripopodobne. Drugi stadium, kilka tygodni, kilka miesiące po wtargnięciu zarazka, są objawy neurologiczne. Często właśnie spotykane porażenie nerwu czaszkowego, najczęściej nerw twarzowy. Zaburzenie funkcji właśnie mięśnia sercowego. Stadium trzeci rozwija się po latach. I tutaj obserwujemy zapalenie stawów, bóle kostne, stawów mięśniowych i również zaburzenia neurologiczne, neuropsychiatryczne. Natomiast z mojej własnej obserwacji wynika, że objawy z okresu drugiego i trzeciego, czyli stadium drugiego i trzeciego, brzemno się zlewają. Z tego powodu praktycznie jest podzielona dwa okresy. Wcześniej oraz okresie wlekły. Wcześniej okres zaliczymy do pół roku, do 6 miesięcy, a później właśnie już jest proces przewlekły. Borelia atakuje wszystkie narządy. Nie zawsze są już objawy ze strony wszystkich narządów. Często są objawy ze strony ośrodku układu nerwowego, czy obwodowy układu nerwowego i układu kostnej stawowego. Najczęściej spotykamy. Natomiast jakbyś o dokładnie zbierał wywiad i badał pacjenta, to okazuje się, że ma jeszcze objawy chociażby dyskretne ze strony innych narządów też. Proszę państwa, rumień wędrujący i zdarza się różne statystyki, bo u mnie wychodzi 45% pacjentów. Pozostałe nie ma tego rumienia, także rumień co prawda jest to diagnostyczny przebiegu czyli boreliozy, ale jeśli nie ma rumienia, to nie znaczy, że nie ma tej boreliozy. Rumien, nie ma taki typowy rumien, chociaż wygląda jak bawuły oko. Jeśli rumien jest, to nie się robi żadne badań, tylko wątpię z leczeniem. Im szybciej wątpię leczenie, tym lepsze są efekty tego leczenia. Otóż rumien znika bez leczenia w ciągu 6 tygodni. A jak wątpimy antybioterapię, troszkę może wcześniej. Nie ma tu istotnego znaczenia. I zdarza się, ale bardzo rzadko, że ten rumien jest przetrwały, czyli ta i zmiana jest skórna, trwa latami, a nawet do końca życia. Neuroboreliozy. Stwierdzono ponad wszelką wątpliwość obecność neurotoksyn, cyst i biofilmów w centralnym układzie nerwowym. Każdy pacjent z boreliozą ma zajęte ośrodkowe i obwodowe układ nerwowy. Nie zawsze są wyraźne objawy, ale po dokładnej obserwacji mam taki wniosek, że pacjenci z boreliozą zawsze mają jakieś objawy ze strony układu nerwowego. I tu jest bardzo ciekawe, bo pacjent z podejrzeniem neuroboreliozy ma pobrany płyn mózgu rozrzeniowy i płynie
szukają obecności sieci Ptio-Sieci Borelli. Natomiast okazuje się, że sieci Ptio mają tylko 20% pacjentów z boreliozą. Tylko 20%. Mimo, że pacjent ma objawy neurologiczne, a nie ma rozkus neuroboreliozy. Proszę Państwa, neuroborelioza powinna być rozpoznana na podstawie objawu klinicznych u osoby z rozpoznaną boreliozą. Badania diagnostyczne. Te dwa badania, ELISA i Westanburg, to są testy, no, jedyne refundowane przez NFZ. I te testy są wykonane w szpitalach i przychodniach. Proszę Państwa, ELISA. U około 60% pacjentów może być fałszywe ujemne. To dane właśnie z mojej obserwacji. Westanburg, 40-50 pacjentów jest fałszywy ujemny. Jest takie zalecenie, że jeśli u pacjenta ELISA jest dodatnia, to trzeba robić dopiero Westanburg. Jeśli Westanburg też jest dodatni, to uznajemy pacjenta, że jest chory na boreliozę. Natomiast jeśli jeden test jest dodatni, a drugi jest ujemny, nie ma rozpoznania boreliozy. Zadziwiające. Natomiast, proszę Państwa, te badania, zarówno ELISA, jak i Westanburg, wykazują ogromną wartość u chorych lekko na antybiotykiem czy antybiotykami metodą pulsacyjną. O tym będzie mowa zaraz. LTT. Jest skrót angielski od Lymphocyte Transformation Test. Jest to badanie, które nie określa antygenu ani poziom przeciwciał. Badanie, czyli poprzednie badanie. Proszę Państwa, czyli uchwycone są reakcje limfocytów, a dokładnie komórek pamięci po dodaniu warunków laboratoryjnych antigen boreli. Jeśli te limfocyty mają kontakt z borelią, organizm człowieka, to reaguje pozytywnie. Badanie jest bardzo istotne w przypadku trudności diagnostycznych. Jeśli pacjentom inne wyniki wychodzą ujemne czy wątpliwe, raz wychodzą, raz nie, to warto robić to badanie. Test jest, czyli wykonane badanie w Niemczech, ale krew można pobrać właśnie w Polsce. Natomiast to badanie nie nadeszło do śledzenia efektu leczenia. Dlatego, że pamięć immunologiczna organizmu człowieka może trwać do końca życia. Natomiast, co prawda, komórki pamięci krótko żyją, ale jednak przekazują właśnie z pokolenia na pokolenie tą pamięć immunologiczną. Sensus Lyme. Jest to badanie, które jest na bazie tego przeciwciała, antygenu V i SE. No, wchodzi na rynek teraz ostatnio. KKI. Bardzo istotne badanie. Proszę Państwa, okazuje się, że przeciwciała w przebiegu boreliozy są połączone do krążących kompleksów immunologicznych. Badania po rozbiciu tych kompleksów można oczywiście robić badania zarówno metodą ELISA, jak i Westanburg. Bardzo przydatne. W Polsce dwóch laboratoria to badanie można wykonać. W Warszawie i Bytomiu. Moje ocenie, proszę Państwa, jeśli chodzi o przydatność tych badań, to KKI jest w pierwszym miejscu, w drugim miejscu jest badanie LTT. I to badanie KKI też nie nadeszło do śledzenia efektów leczenia, wyników leczenia. Czyli jest to badanie diagnostyczne. LUAC, to jest poszukiwanie antygenów tkankowych moczu. PCR. Jest to badanie bardzo przydatne, ale wyjątnie u osób świeżo zakażone i to wcześniej rozpoznanie w ciągu 15 dni od momentu
w wtargnięcie krętka, to badanie biwodzio plus dodatnie, czyli jest to diagnostyka, ale później już nie. Później już nie. Komórki układu ponoszyły SD57. Ich liczba spada w przebiegu boreliozy. Proszę Państwa, owszem, wymienione testy, nawet te bardzo, bardzo dobre, typu KKI czy LTT, nie mają tak 100% pewności. I opracowano nowy test Q-RIP, czyli Quantitative Rapid Identification of Borrelia RIP. Test dopiero wchodzi na rynek. Wstępnie okazuje się, że jest to 100% przydatne, po prostu. No, zobaczymy. Jeszcze nie ma, tego testu jeszcze nie ma w Polsce. Do rozpoznania boreliozy, proszę Państwa, trzy punkty są bardzo istotne. Pierwsze to jest wywiad. Trzeba dokładnie zbierać wywiad epidemiologiczny, nawet zapytać właśnie, czy w dzieciństwie były jakieś przypadki pogrężne szkleszcze, ewentualnie czy pacjent mieszka, czy mieszkał w okolicy właśnie, gdzie kleszcze są, czy u zwierząt domowych było widać właśnie kleszcze, albo chore były zwierzęta. I ewentualnie, czy ktoś widział kleszcza chodzącego na jego ciele i tak dalej. Objawy kliniczne. I tu nie wolno lekceważyć właśnie, to objaw jest bardzo dużo, także warto o tym pytać pacjenta. I dopiero trzecim jest to badania laboratoryjne. Według niektórych środowisk lekarskich w USA, jeśli wywiad epidemiologiczny jest dodatni, są objawy kliniczne i jest jedno badanie laboratoryjne dodatnie, jeden test tylko, nawet jednorazowo, to oni uznają, że pacjent ma boreliozę. Leczenie boreliozy. Proszę Państwa, ja 23 lata pracowałem w szpitalu zakaźnym. I tam leczyłem pacjentów przez 3 tygodnie antybiotykiem. Różne były to antybiotyki. Najczęściej to było właśnie penicylinopochodne, czy amoksycylinopochodne i drugi rodzaj to był tetracyklin, doksycyklina. Ja byłem wtedy młodym lekarzem, to zawsze pytałem właśnie starszych kolegów, ale co się dzieje, że pacjenci wracają? Wracają jeszcze dodatkowymi objawami. No i mówiono, że to jest zespół po boreliozy. No to rozumiem zespół po boreliozy, ale dlaczego są dodatkowe objawy? Jeszcze co było bardzo ciekawe, jak robi się badania kontrolne okresowe, to tam był ponowne podwyższenie poziomu przeciwciał. Byłem zdziwiony. Odpowiedź była taka, a może to jakaś reakcja autoimmunologiczna i tak dalej, ale tam był normalne klasy IgM czy IgG podwyższone. Proszę Państwa, zwolnili z ICSA, czy to jest z Amerykanem Stowarzyszenia Lekarzy Chorób Zakaźnych. No mówię, że długotrwałe leczenie antybiotykiem, czy antybiotykami no, może sprzyjać powstaniu mikrobów. No oczywiście mają rację, ale nie jest to logiczne. Czy można pozwolić pacjenta, żeby pacjent cierpił, stał się kaleką. Proszę Państwa, długotrwała antybioterapia jest stosowana w różnych sytuacjach, na przykład przy leczeniu trądu do końca życia. Gruźlicy. Czasami latami coś stosowano. Trąciki skórne. I są bardzo ciekawe profilaktyce zakażeń oportunistycznych chorych z AIDS. Dożywotnie stosowane są leczenie antybiotykiem, jeżeli pacjent umrze. W Polsce został przyjęty wzór leczenia IPSA. Proszę Państwa. Co robić, jeśli pacjent jest pogrzebany z kleszcza? Otóż ICSA proponuje, że jeśli kleszcz należał do gatunków tzw. Ixodes scapularis i pozostawał w skórze minimum 36 godzin, upłynął mniej niż 72 godziny od usunięcia tego kleszcza, na danym terytorium, gdzie minimum 20% kleszcza jest zakażone borrelią burgdorferi, leczenie nie jest przeciwwskazane. Uwaga, dopuszczalne jest podawanie pojedynczej dawki doksycykliny, 20 mg dla dorosłego, celem prewencji boreliozy.
zadziwiające. Proszę Państwa, dlaczego do psychiatry? Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że w Polsce również, czy przychodnia, poradnia, szpitala jako pierwsze leki stosowane jest do psychiatry. Ale na pytanie dlaczego? Przecież krępki są wrażliwe również na inne antybiotyki. Na przykład penicylin pochodny, amoksyciliny, czy cefalosporyny naprawdę są wrażliwe, bo krępki rzadko mają tak zwaną lekooporność. Krętek kiwi od 1951 roku w Polsce jest leczony penicylinami pochodnymi. Dalej jest wrażliwy. To problem jest nawet człowiekiem. Okazuje się, że 20% ludzi ma uczulenie na penicylin, nie można je stosować. Proszę nas, wracamy do tej doksycykliny. Otóż były kłótnie między lekarzami w USA. Doksycyklina, czy pochodne penicylinie, ja bym to zaproszę, zobacz. Okazało się, że w USA obok boreliozy od 9 do 13% pacjentów, czyli chorych na boreliozę, ma również ehrlichiozę. A ehrlichioza jest wrażliwa wyjątkowo na doksycyklinę. Borelia też. I proponowano sobie nas doksycyklinę jako no, lek z wyboru w tej sytuacji. Ale w Polsce ehrlichioza, proszę Państwa, naprawdę nie jest używane rzadko. Również inne, zaraz będzie przezrocze, również inne zakażenia, także mamy koinfekcje, bardzo rzadko jest spotykane. Proszę Państwa, tu jest informacja, oczywiście to nie jest atak na nikogo. Otóż NGC, czyli American National Guidance Clearing House, oni zawiesili właśnie wytyczne IPSA, bo IPSA nie ma uaktualnienia właśnie swoich tych wytycznych. I jest petycja, ciekawe zjawisko, zarówno ze strony pacjentów, jak i senatorów i kongresmanów USA, żeby nie aktualizować właśnie wytycznej IPSA. I oni tak proponują, że wnosimy o niezależną rewizję wytyczną oparciu aktualną wiedzę medyczną, przydziale wszystkich zainteresowanych. Bardzo słusznie. A dlaczego? Bo proszę Państwa, lata 80. i 90. ubiegłego wieku uważano, że borelia ma tylko jedną postać, czyli ta postać, która jest we krwi. I uważano, że trzeba leczyć właśnie na 3 tygodnie, może 4 tygodnie, powiedzmy od 2 do 4 tygodni, to już koniec leczenia. I na tej bazie właśnie są wtyczne IPSA. Wracając do tak zwanych stosownych antybiotyków profilaktycznych. Proszę Państwa, trzeba traktować każdego kleszcza zakażonego. To jest każdy kleszcz zakażony tymi krękami. Otóż po pogrzebie kleszcza nie ma znaczenia, jak długo ten kleszcz siedział. Najczęściej kleszcz przekazuje zaraz podczas wyjęcia. Jestem zwolennikiem, żeby podawać antybiotyk krótko, od 5 do 7 dni antybiotyk. Proszę Państwa, krótko podanie antybiotyku naprawdę nikomu nie zaszkodzi, jeśli nie ma utrudnienia albo nietolerancji. Natomiast może naprawdę ochronić tego człowieka od boreliozy i latami męki. I lekarstwo. Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy i Naukowców zajmują się boreliozą koinfekcjami. Otóż zalecenia absolutnie różnią się od wytycznych IPSA. Ilars uważa, że niewłaściwie leczona infekcja Borrelii ma tendencję do nawracania i ma rację. Natomiast to, że koniecznie stosowane agresywne terapii, z tym to nie za bardzo się zgadzam. Oczywiście oni mówią, że leczenie krótkotrwałe jeszcze nikogo nie wylepił, to też prawda. Natomiast tutaj właśnie bardzo ciekawe, IPSA uznaje, o tym mówiłem,
że taki pacjent, jeśli ma objawy, to są zespół poborreliozy. Natomiast nie ma odpowiedzi na pytanie, i skąd u niego porogle wzrost poziomu przeciwciał. Proszę Państwa, jest dostęp w internecie i strony ILARS. Sami piszą, że jest to choroba nieuleczalna. Natomiast pan Buraska napisze, że jako wyleczenie przyjąłem wyeliminowanie objawów, zarówno poważne, jak i drobne, bez nawrotu przez 3 miesiące od zakończenia leczenia. Proszę Państwa, nawet bez leczenia pacjenta sobie po prostu nie ma przez 3 miesiące objawów. Natomiast z mojej obserwacji wnioskuję, że tu pomyliono może w tłumaczeniu. Stan zaleczenia określmy jako stan wyleczenia, bo proszę Państwa, wyleczenie choroby zakaźnej ma konkretną definicję. Czyli tak, nie może być tego czynnika, który wywołał chorobę. Czynnika, w tym przypadku krętka nie może być w organizmie. Owszem, jeśli u pacjenta nie doszło do zmian nieodwracalnych, to jej stan kliniczny no, powinien się poprawić. Proszę Państwa, leczenie X-a, czyli 3 tygodnie antybiotyk. Co się dzieje? Otóż te krętki, które są we krwi, są zniszczone, ale tylko te, które są we krwi. Natomiast tu w narządach te cysty nietknięte, one się trwają. I od tego po polsku nazywa się pięknym przetrwalnikiem. Proszę Państwa, leczenie ILARS. Otóż niezależnie od tego, ile podane jest antybiotyków. No, lepiej nie podać za dużo. Proszę Państwa, dochodzi do podobnego zjawiska, czyli te krętki obecne we krwi no, ulegają zniszczeniu. Natomiast co dalej z tym? ILARS ma taki pomysł, że pacjentom trzeba podać jakieś preparaty, które niszczą otoczkę cysty. Uwaga, nie niszczą cysty, tylko otoczką. I oczywiście podać właśnie antybiotyków, najczęściej kilka, jakiś koktajl podać właśnie. Proszę Państwa, te preparaty, które są stosowane niby w celu zniszczenia otoczki, metronidazol, tinidazol czy citrocept. Otóż citrocept to jest pochodne grapefruita. W ogóle nie powinno być stosowany w antybiotykach. Dlatego, że blokuje metabolizm antybiotyku. Następnie, tinidazol. Jest to preparat neurotoksyczny. Można przeczytać ulotce tinidazolu. Neurotoksyczny może nawet doprowadzić do demilinizacji. Ten preparat jest stosowany w chorobach zakaźnych do zwalczania cysty pasożytów. A my mamy na przykład, czy ewentualnie te leczenia Lambli. Ale krótko, najczęściej terapia trwa jeden raz w jednym dawkowaniu. Jeśli ciężki jest stan, do 3 dni, do 6 dni. Natomiast podanie tinidazol codziennie pacjentowi, to naprawdę, proszę Państwa, ja widzę moje obserwacje, ile pacjentów się zgłasza do mnie pod takim leczeniu z objawami neurologicznymi. I ten pacjent jest chory na boreliozę, ma zajęty układ nerwowy i jeszcze tinidazol, przepraszam, metronidazol. Jest to preparat również toksyczny. W tej chwili w ogóle posłuchaj pan, ja jako lekarz chorób zakaźnych nie stosuję metronidazolu. Nawet jeśli dochodzi do tego, gdy te cysty gdzieś są, czyli otoczka jest uszkodzona, bakteria jest wolna i teraz antybiotyk mają dotrzeć do tych narządów i zabić te bakterie. Proszę Państwa, antybiotyk oczywiście łatwo dotrze do wątroby, do nerek, do mięśnia sercowego, do płuc, do przewodu pokarmowego, ale proszę Państwa, antybiotyki tak łatwo nie docierają do centralnego układu nerwowego i do stawów wielkości. Do centralnego układu nerwowego, obojętnie jakie dajemy antybiotyki, ile dajemy tego, dociera 10-15%. Do stawów wielkości 15-25%. To nie wystarczy, żeby zabić te bakterie w tych narządach. I co się dzieje? Pacjent po takim leczeniu oczywiście przez jakiś czas dobrze się czuje. I tu bardzo ciekawe, przeciwciała są produkowane w przebiegu, rzadko płynie mózgu rezerwowym. Proszę Państwa, jeśli we krwi nie mamy krętki,
nie mają wątpienia we krwi. Co szudzi? Robimy badanie, wyniki są ujemne, nie ma trzecich ciał. O, pacjent jest wyleczony. Ale ten pacjent w ciągu 2 lat, w ciągu, ponownie ma objawy, ponownie pojawiły się trzecie ciał. To nic dziwnego. Te wszystkie trwe cysty centrum układu nerwowego, układu kostno-stawowego ponownie podejmują właśnie namnażaniu i oczywiście mamy nawrót boreliozy. Można proponować wtedy ponowny koktajl. Się proszę, jak długo? No tak, ci, którzy stosują złą terapię, opisują, że borelia jest beznerwowcem. Nie. Borelia, tak jak napisałem, jest nerwowcem, natomiast warunkowo, czyli fakultatywnie jest beznerwowcem. Beznerwowiec oczywiście jest tam, kiedy siedzi w środku tej cysty, ale tam żaden ozon nie ma dostępu. Miałem jedną kobietę, leczyłem, która była leczona przez 5 lat przez stary i mary, dosłownie przez stary i mary. A ona się zgłosiła do mnie, no był zabawny dosyć, bo jak słyszał, że jestem za granicę, to myślał, że jestem lepszym czarownikiem, także mogę jej pomóc. No ale leczyłem jej antybiotykami. Proszę Państwa, po takich różnych terapiach, to ja mam setki pacjentów, do mnie się zgłaszają. Oczywiście pacjent tam czuje się przez jakiś czas dobrze, ale czy o to chodzi, żeby pacjent właśnie bierze na przykład 30 takich zabiegów ozonoterapii fibrującą, a czuje właśnie przez miesiąc dobrze? Nie, proszę Państwa, otóż w 2011 roku WHO zaapelował do wszystkich leczących, nie tylko do lekarzy, ale do znachorów też, żeby nie leczyć choroby zakaźne innymi metodami, aniżeli kompletne leki przeznaczone do tego. Czyli jeśli bakterie, to mamy antybiotyki. Jeśli wirusowa choroba, to mamy różne preparaty antywirusowe. Czy grzyby, pasożyty. Ale nie tam biologoterapią, czy biologoterapią, no zielska, zaraz wracamy do tego. Homeopatią, no proszę Państwa, leczyć choroby zakaźne homeopatią, no przepraszam na jest, nie? Proszę Państwa, z danych ze świata nauki wiadomo na przykład, że przez mikroskop elektronowy opisano morfologię, ewolucję morfologiczną, cystę, czyli różne narządy, przede wszystkim centrum układu nerwowym. Oczywiście indukowano warunki laboratoryjne wytworzenia cyst przez hiperosmolarność, głodzenie, przed dodawaniem antybiotyków i tak dalej. I owszem, potwierdzono również konwersja do formy wegetatywnej krętka z cysty do formy wegetatywnej. Otóż, jeśli podajemy długotrwałe antybiotyki, co dzień albo co drugi dzień, to mamy organizm tak jakby nasycony antybiotykiem, jak gąbka wodą. W tej sytuacji, proszę Państwa, te cysty, one czekają w tych narządach wewnętrznych. One nie wychodzą do krwibiegu, one się nie otwierają. Ta forma jest nieaktywna i potrafi się trwać latami w organizmie człowieka. Natomiast jeśli są sprzyjające warunki, możesz otworzyć i zamienić się w formę wegetatywną w celu namnażenia we krwi. To są też dane ze świata nauki. Otóż okazuje się, że to zabicie krętka, ale krętka nie cysty, konieczna jest obecność antybiotyków w stężeniu terapeutycznym przez 48 do 72 godzin. A potem krętki potrzebują 45 dni, aby się odrodzić. I zaabsorbowane objawy choroby nasilają się okresowo co 4 tygodnie, czyli raz na miesiąc. Czyli mamy tak, raz na miesiąc jest cykl życiowy tej komórki, a potrzebują 4-5 dni, żeby de facto wysiła się do krwiobiegu. Czyli co chodzi? Ta cysta jest w sposób naturalny, która siedzi na narządach wewnętrznych, najbardziej ta dojrzała, otwiera się raz na miesiąc, ale warunek, że przez 4-5 dni we krwi nie ma żadnego antybiotyku, nie ma żadnej nietrucizny dla tej bakterii.
i tym wracamy. Proszę Państwa, jeśli mamy stały antybiotyk we krwi, tu w środku ta linia właśnie taka ciemna, to powiedzmy jakaś bariera, tam. Mamy krew czystą, ale w narządach dalej są trycysty. I tak wygląda leczenie, jeśli stosujemy antybiotyk co dzień albo co drugi dzień długotrwale. Czyli nic nie robią, oczywiście początkowo 2-3 tygodnie zabijają tej krętki, a później już nic, tylko są uszkodzenia oczywiście narządowe. Czyli co ja obserwuję? Uszkodzenie wątrowe, enzymy wątrowe, właśnie wątrowe są podwyższone, śpik kostny uszkodzony, przewód pokarmowy, szczególnie żołądek, miałem takie przypadki, że żołądku nie było praktycznie tej śluzówki, uszkodzony układ nerwowy i również spotkałem takie przypadki nerki źle funkcjonujące. Proszę Państwa, w leczeniu w ogóle nie tylko poradziozy. Jeśli leczenie jest doustne, to oczywiście potrzebny jest w miarę możliwości i zdrowy żołądek, a nawet cały przewód pokarmowy. I zdrowie wątrowe, dlatego że leki muszą być zmetabolizowane w wątrobie. I zdrowych nerek, bo nerki wydają toksyny. Natomiast jeśli mamy uszkodzony żołądek, przewód pokarmowy, wątrowe i nerki, no przepraszam, pacjent nie nadaje się do leczenia. Leczenie pulsacyjne. Proszę Państwa, tak jak poprzednio pokazałem, że bakteria ma miesięczny cykl życiowy i potrzebują 5 dni wolnej krwi od antybiotyków. Natomiast my nie wiemy, kto to 5 dni w tym cyklu miesięcznym. Gdybyśmy widzieli, że pacjent ma jakieś objawy albo jest jakieś badanie laboratorium dostępne, to można było podać właśnie antybiotyk po wysiłku właśnie tej bakterii do krwibiegu. Krótko, no, do 2-3 dni. Natomiast w leczeniu pulsacyjnym pierwszy etap, przebiega dwufazowo, pierwszy etap. Pacjent otrzymuje antybiotyk na 2-3 tygodni, no co dzień dać konia. Celem właśnie jest, tak jak IPSA, żeby eliminować bakterie obecne, ewentualnie obecne, bo nie zawsze ta bakteria jest obecna we krwi. Chodzi o oczyszczenie krwi z bakterii. I obok antybiotyku koniecznie trzeba podać preparat siedzibrzywiny flukonazol. Dlatego, że jak podejmę antybiotyki codziennie, to może dojść do rozwoju grzywicy. Flukonazol ma taką zaletę, że jednocześnie działa również na krętki borelii. Oczywiście suplementy. Okazuje się, że w przebiegu boreliozy z pewnością dochodzi do niedoboru magnezu, witaminy B2 i witaminy D3. Trzeba suplementować. A antybiotyk, czy antybiotyki i dawkowanie dobieramy ściśle indywidualnie. Nie ma za dobie samatu, że dajemy to, czy doksycyklina prociągle i tak dalej. Nie. A tym bardziej, proszę Państwa, doksycyklina nie można stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Nie można stosować u kobiet w ciąży. Proszę Państwa, drugi etap leczenia pulsacyjnego. Po zakończeniu tego pierwszego antybiotyku, w ciągu 5 dni, w ciągu, nie musi być właśnie, akurat 5 dni, może być właśnie od razu, rozpoczynamy leczenie drugim antybiotykiem. I tu proszę zobaczyć. Przecież dwa kolejne dni w tygodniu, natomiast wstępnie, jak wybieramy te dwa dni, to utrzymujemy te same dni co tydzień. I do tego leczenia nadeszło niestety tylko antybiotyki z dwóch grup, czyli makulidy i tetracykliny. Owszem, dobieramy antybiotyk indywidualnie. Proszę Państwa, zarówno makulidy, jak i tetracykliny mają różne interakcje. Makulidy nie za bardzo lubią kwaśne środowiska. Także trzeba unikać właśnie kwasów, zakwasy, na przykład jeśli jest sportowiec albo ktoś ciężko pracuje fizycznie.
Teatro sypne, to już chyba wiadomo, że koniecznie trzeba unikać słońca czy lampy. Również przy braniu teatro sypne nie wolno podać pacjentowi witaminy D3, bo to jest tak jakby słońce właśnie pigusy. Jeszcze są inne uwagi, natomiast naprawdę trzeba pacjentów poinformować. Proszę Państwa, bardzo dziwne, że ja mam pacjenta, do mnie się zgłasza, a mówi, że brał właśnie doksycyklinę teraz, zimą, a ma właśnie oparzenie skóry. Jak to się stało? A panie doktorze, właśnie brałem doksycyklinę od doktor i wjechałem właśnie do Afryki. Oczywiście słońce i tak dalej. Dopiero kiedy pojawiły się właśnie te zmiany, no i przeczytała właśnie ulotkę. Owszem, pacjent powinien przeczytać ulotkę, ale lekarz powinien poinformować, że proszę unikać słońca, czy solarium, czy witaminę D nie wolno brać. Makrolidy ma mnóstwo interakcji. Bardzo dobry antybiotyk, ale interakcji jest mnóstwo. Przede wszystkim wszystkie preparaty psychotropowe. Preparaty przeciwgrzybicze. Na przykład jest interes fluoprazolem. Trzeba unikać. Tylko że w leczeniu pulsacyjnym, proszę Państwa, antybiotyk podejmie tylko 6-2 dni w tygodniu. Jest 5 dni przerwy między dawkami. I badanie kontrolne podczas leczenia, czyli w trakcie tego leczenia, robimy raz na 3 miesiące badanie kontrolne, ale tylko na boreliozę. ELISA bądź Western Blot. I zwykła ELISA, zwykła Western Blot. Bardzo przydatny, dlatego że prawdopodobnie dochodzi do zjawiska tak jak prowokacji antybiotykowej. Jeśli pacjent właśnie ma w dalszym ciągu bakterie, wyniki wychodzą dodatni, przynajmniej wątpliwy. Proszę Państwa, ja robię tak. Pierwsza kontrola po 3 miesiącach, druga kontrola po pół roku. Jeśli przynajmniej druga kontrola okazuje się, że wyniki są ujemne, a badanie robione na przykład ELISA, to ja skieruję pacjenta na Western Blot. Jeśli Western Blot jest ujemny, to wstępnie uznaję pacjenta za wyleczonego, ale od tego czasu pacjent jest przez 2 lata na obserwacji bezlekowej. Podczas tej obserwacji też robimy badanie kontrolne. A dlaczego 2 lata? Proszę Państwa, po różnych terapii, powiem tak, pacjenci do mnie się zgłaszają w ciągu 2 lat z nawrotami. Nie ma znaczenia, jaka to była terapia. Nawroty w ciągu 2 lat. Jedne mają po 3 miesiąca i jeszcze inne po pół roku. I dlatego ja również po leczeniu mnie obserwuję pacjenta przez 2 lata. Czyli są nawroty czy nie. I co bardzo ciekawe, w tej chwili mam dokumentację 700 pacjentów wyleczonych. I spośród 700 tylko jednego pacjenta jest podejrzenie nawrotu. Tylko jednego pacjenta jest podejrzenie nawrotu, pacjent jest teraz na obserwacji. Proszę Państwa, po infekcji. Owszem, kleszcze nie tylko przynoszą borelię, ale również inne zarazki, inne czynniki zakazu. I tu jest mnóstwo. Rickettsia, anaplazma, francisella, coxiella, ehrlicha, bartonella. I pierwotniki typu babesioza. Owszem, o kleszczym zapalenie mózgu to wiemy, ale najszczęśliwsze dostępne są szczepienia. Proszę Państwa, w warunkach Polski naprawdę wyjątkowo rzadko wystąpiły koinfekcje. Ja miałem pojedyncze przypadki koinfekcji bartonellozą. Natomiast, proszę, bardzo proszę, nie można walić wszystko na koinfekcji. Jest niepobocznym leczeniu borelii, to znaczy jest koinfekcja. Jeśli mamy jakieś konkretne podejrzenia, warto wykonać badania diagnostyczne w tym kierunku, a nie wykonać hurtem cały panel. Proszę Państwa, jedną panią podejrzewałem u tej pani
z mężem jest bardzo nerwowy. Miał objawy. Skierowałem na badanie. I tam u mnie laboratorium zmieni robił pojedynczy badań. Tylko stały panel. Najtańszy panel, przynajmniej w tamtym czasie, to kosztuje 500 zł. A najdroższy panel to może 100. I teraz drugi przypadek. Mężczyzna. Skierowałem go na pewne badania. Prosiłem, że tylko to badanie jest mi potrzebne. Wrócił do mnie takim plikiem różnych wyników. I patrzę, wszędzie negatywne. Mówię, dlaczego pan robi te badania? A tam mówiono, że trzeba robić to przyzwane. Ja robiłem cały panel. To ile pan zapłacił? Z tymi 800. Wiesz pan, nie wolno tak robić. I teraz tak. To pierwszą panią, którą mówię, że jej nie stać na wykonanie badania i płacić tyle pieniędzy, to ja zadzwonię do PZH. Państwowy Zakład Higieny na Hucińskiej Warszawie. Czy oni robią takie badania? Tak, robimy. Skierowałem na to badanie. Wykonałem to badania. Wyniki były ujemne, negatywne. Natomiast ile kosztował, proszę państwa, nie wiem ile teraz, 70 zł. Barton Lechancela Kuinczana. Proszę państwa, nie tylko kleszcze, ale również inni stawologi też mogą przynieść. Owszem, znane choroba kociego pazura, zapalny węzeł ogonny, choroby zapalne oczu, stan podgorączkowy. Natomiast u chorych z boreliozą jest naprawdę jeden objaw, proszę państwa, znamienny objaw. Otóż podłużne zmiany skórne, pręgi, wygląda i skóra pacjenta wygląda, jakby ktoś przed chwilą traktował patem. Wtedy nie ma po prostu dyskusji, że jest to zakażenie Bartonello. Natomiast te objawy, bóle podeszwy stóp, proszę pana, przebiegu borelioz też wystąpi. Ośrodek układu bardzo rzadko zajęty, ale przebiegu borelioz jest zawsze zajęty. Baby sioza. Proszę państwa, widziałem przypadki baby sioza leczone miesiącami. Oczywiście mówi się, że to jest malaria północna. Proszę pana, powiem inaczej. Babiesioza jest chorobą w Polsce, ale zwierząt, przede wszystkim psów. Dlaczego piesie bywa cały czas, jest często narażony właśnie infekcją. Natomiast człowiek poza trzema grupami nie potrzebuje leczenia na babiesiozę. Otóż kto potrzebuje leczenia, to trzeba leczyć. Chory na AIDS. Chory wyniszczone z powodu na przykład nowotworów, czy z powodu leczenia nowotworów. I dalej chory niedożywione z biednych krajów, na przykład Afryki, niedożywione, wymaga leczenia. Natomiast normalne leczenie jest nie wymaga. Anaplazmoza, to jest erlichioza. W Polsce ja jeszcze nie rozpoznałem u żadnego pacjenta anaplazmozy. Jeśli jest, to oczywiście lek ze wyboru to jest doksycyklina. Gorączka kół, też nie wiem takiego przypadku. I uwaga, można również być zakażony drogą pokarmową czy oddechową. Leczenie tatosynmaku, tej samej preparaty, który stosują w leczeniu boreliozy. Tibola. Jest rzeczywiście sporo przypadków spotkałem w mojej praktyce. Wyborny się bakterii Rickettsia słowaka. Proszę państwa, w miejscu wtargnięcia ukucia się kleszcza jest taki pojedynczy stóp. Zaczerwienie, powiększy węzłów chłonno-okolicy, gorączka. Natomiast leczenie nie jest trudne, doksycyklina makuliny i fluorochinolinę można stosować. Kleszczowe zapalenie mózgu. No to jest inny temat, to jest akurat choroba wirusowa. I najczęściej jest dostępny, szczepionka jest dostępna. Tularemia. Również nie miałem takiego przypadku. Natomiast antybiotyki, tartacytyna, makrolidy bardzo dobrze działają właśnie przy tularemii. Neoerlichioza niedawno opisana. Spowodowana się candidatus neoerlicha micurensis. Gorączka planista górska listy. Niespotykane właśnie w USA, niespotykane właśnie Europy.
dół powrotny. W tej chwili właśnie to zanika w ogóle. Nie tylko kleszcze, ale również psie odzieżowe też mogą przynieść tych. Kleszczowa gorączka Colorado, też w USA spotykane. To jest właśnie wywołana przez tak zwany wirus, koronawirus, i Europy nie spotykane. Natomiast, proszę Państwa, ostatnio opisano przypadków w Indiach, tak zwany gorączka Kiusanur. To jest w Stanach Karnataka. Jest to też choroba wirusowa, się nazywa się kleszcze, ale również jest małpy. Gorączka typu właśnie krwotocznego. I zgony zdarzają, bo tam opisano właśnie 19-20 przypadków zgonów pacjentów. Kilka uwag. Proszę Państwa, praktyczne uwag. Najlepiej siebie dzielić na okres wcześniej, okres późny. Rumień gandrujący jest dalszą 30-40% pacjentów. Borelioza seronegatywna. Pytanie. Zgadza się. Może być właśnie, że we krwi nie ma przeciwciał, bo przeciwciała są połączone do kompleksu immunologicznego, ten słynny krążący kompleks immunologiczny oraz do otoczek. I trudno ją wykryć. Właśnie na tej podstawie opracowano to do badania właśnie tam od KKI, czyli ELISA KKI. Proszę Państwa, na obecność przeciwciał klasy IgM czy IgG nie można ustalić, od jak dawna pacjent jest chory. W przypadku boreliozy nie da się tego ustalić. Dlatego, tak jak mówiłem, te przeciwciała właśnie uciekają z kompleksa albo do otoczek systemu. I dlaczego dokładnie trzeba zbierać wywiad od pacjenta. Tylko wywiad i najczęściej, jeśli pacjent może opisać pierwszy przypadek. Jak to był pacjent u mnie, sportowiec, który podczas uprawiania joggingu nagle zemdlał, no i był podejrzany, że ma zawał serca. A ja go znam, zadzwonił do mnie, a ja mówiłem, że proszę nie ruszać, tylko na pogotowie proszę zadzwonić. Zabrano go do SOR, robiono wszystkie badania są w normie. Oprócz tylko jednego badania, on zgłosił do mnie później, okazuje się, że ma kiepską odporność. Sportowiec, który naprawdę prowadzi zdrowy styl życia, był robiony badania również w kręgu HIV, wszystko wykluczono. Rozmawiam z nim i mówię, czy pan był kiedyś pogrzeszył z kleszcza? Ale tak, panie doktor, ale to było 22 lata temu. I co się stało? No miałem właśnie takie plamki na skórze, mało mi zabrało do pediatry, dostałem maści i wszystko jest w porządku. Do dziś. Ja mówię, że pan ma boreliozę. Jak to? Zrobił badania, nawet robił także na sito, zapłacił więcej. Wyniki są dodatni. I co ciekawe, kiedy pod tym kątem rozmawiał z pacjentem, był przerażony. On miał takie objawy neuropsychiatryczne, że ja prosiłem, żeby on się najpierw zgłosił do psychiatry, dopiero później do mnie. Nie, jak ja nie będę leczył, to on nie będzie się leczył. Podpisał dokumentację, że on nie chce więcej leczyć u mnie, zacząłem go leczyć. Proszę Państwa, miał takie objawy, bardzo łagodne. Że jak przyjechał przecież mosty warszawskie samochodem, to on miał ochotę skoczyć samochodem do wody. Do Wisły. Aby zobaczyć, jak to wygląda. To był bardzo łagodny objaw. Ja dałem mu jeden warunek. Że warunek był taki, że on ma żonę wysłać do teściu prawie 600 km od Warszawy. Domu ma być tylko jego mama i on. Pół roku nie wychodzi. Mama dawkuje mu leki i zobaczymy. Proszę Państwa, pacjent przystąpił do zdrowia. Absolutnie wyleczony. Ale kiedy go rozmawiałem o jego objawach, nie się znoszał. Ja, panie doktorze, to ja miałem takie objawy? Miałem takie objawy. Z centrum plenerowego. Proszę Państwa, płynie mózg rezerwowym zaledwie 20% ma sieci ciała. Także nie warto kurs i 100 pacjentów, aby podkreślić u 20% pacjentów. Oprócz pierwszych 2-3 tygodni nie ma potrzeby podawania antybiotyków codziennie, ponieważ krętki i tak nie wychodzą, ukrywają się właśnie
postać świetrwalników. Wtedy absolutnie nie ma sensu podać dalej antybiotyków codziennie. Infekcje chlamydia i mikoplazma nie są przenoszone przez kleszcze. To nie moje zdanie, ale mój nauczyciel, no, wielki mistrz powiedział, choroba zakaźna, pan profesor Dżubek powiedział, że infekcja chlamydia i mikoplazmą są przenoszone drogą korpelkową, od człowieka do człowieka, a nie przez kleszcze. Wracam jeszcze. Niepowodzenie w leczeniu, bo nie wolno się pisać koła infekcji. Leczenie pulsacyjne. Proszę Państwa, dążymy do jednego, żeby wyleczyć pacjenta bakteriologicznie. Nie zawsze to uda klinicznie, bo pacjent, jeśli ma jakieś objawy nieobracalne, to nie da się tego wyleczyć. Ale musimy dążyć do wyleczenia bakteriologicznego. Owszem, im dłużej pacjent choruje, tym większe jest prawdopodobieństwo nieobrosonych zmian w organizmie. Widziałem takie przypadki, no ale nic nie można było robić. Proszę Państwa, tu jest jedna uwaga. Byłem zdziwiony, że internet pisze o tym, że w cyklu rozwoju bakterii Borrelii jest postać prowirusa. Niesamowity, proszę Państwa. Probirus jest to materiał genetyczny wirusa. I wstąpił właśnie w DNA budowlanych chromosomów komórki gospodarza. Otóż jest to materiał genetyczny włączony do materiału genetycznego gospodarza. Replikuje się wraz z nim i przenoszony jest do komórek potomnych gospodarza. Proszę Państwa, z cyklu rozwoju bakterii nie ma w ogóle etapu postaci wirusa czy prowirusa. Bo jak może bakteria wirus? Bakteria bez ścian komórkowej to nie jest prowirus. Bakterie są niektóre, nie mają ściany komórkowej. Ale to nie jest prowirus, bo dlaczego nie ma ściany komórkowej. Nie mieszamy antybiotyków ze środkami zielarskimi. Ze względu na to, że wielu tych środków może blokować tor metaboliczny antybiotyków, czyli słynny tor sitową PS450. Także nie wolno łączyć ich. Albo leczymy po prostu zielarskami, albo antybiotykami. Siedmą obecność siedzibciał wizy klasy IgG. Pomimo skutek leczenia boreliozy, nie jest dowodem dalszego trwania boreliozy. I tu taki magiczny jedna uwaga, zdaniem Szwedów i Amerykanów badają nad szczepionką. Oni uważają, że jeśli u pacjenta pomimo skutecznego leczenia boreliozy się trwają właśnie przynajmniej to przeciwciał klasy IgG, tylko IgG, że możliwe, że oni mają tak zwaną nabitą odporność na boreliozę, drugi raz nie zachoruje. Jest to według mnie około 10%, u mnie wychodzi 8%. Obserwuję tych pacjentów, ponieważ w Polsce nie ma żadnej instytucji badawczej w tym kierunku. I rzeczywiście pacjenci mają cały czas podwyższone przeciwciał klasy IgG, a na pytanie, jak sam poczucie, nie ma żadnych objawów. Dobrze szukują. U jednego pacjenta zeszły rok był przypadek, że pani się zazwyczaj do mnie, panie doktorze, robiłem kontrolę badania klasy IgG, a mam gwałtowny wzrost. A IgM ujemny. A jak pan szokuje? Bardzo dobrze szokuje. Ja tu mówię, że pan, możliwe, że pan był ponownie pogryziony, czyli ponownie po prostu tam zakażony też ma i ewentualnie miał pan jakieś infekcje grypopodobne. Ale panie doktorze, i to było. No i po 6-4 tygodnia robił kolejne badania, no i okazało się, że IgG spadł boczną połowę, czyli już o ile wcześniej miał ponad 80, a to jest spadł poniżej 40, ale zawsze będzie dodatni, dlatego że są obecne przeciwciała przynajmniej klasę VS. I tu jedna uwaga. Są pacjenci, którzy mają bardzo wysoki poziom IgG. 200, a nie mają najwyższy poziom 450. I to cały czas pomimo leczenia. I uwaga, to mogło być gamapatię. I dlaczego takich pacjentów robimy bardzo proste badanie, czyli proteinogram.
Jeśli proteogram okazuje, że rzeczywiście jest podejrzany gammopatii, to jest skierujemy do hematologów i dali diagnozują właśnie skąd to jest. Tutaj to powtórka, że nie ma zakażenia drogą pokarmową, drogą seksualną, czyli przez bezpośredni kontakt właśnie z zaparem królowym czy zwierzęciem. I również nie ma wrodzonej boreliozy. Czasami pisze o tym w internecie, ja się czytam, że są rodzinne zakażenia. Proszę Was, tak, ja miałem takie rodziny i mam podobnie. Otóż rodzice i dzieci, z tyle osobą rodzina, wszyscy są zakażeni boreliozą. I co się okazuje? Ten wywiad. I spędzili razem wakacje, urlop. I tam z pewnością trzy członkowie rodziny mieli boreliozę. Czyli przepraszam, kleszcza. A u jednego nie było widać. Chorowali po prostu wszyscy. Bo prawdopodobnie wszyscy byli po prostu w tym samym momencie, w momencie ugryzienia przez kleszcza i ulegli zakażeniu. Proszę Państwa. Kiedy obserwowałem leczenie nieskuteczne albo mało skuteczne. Otóż uprzednie leczenie boreliozy wielu antybiotykami. Proszę Państwa, ja miałem pacjentów, na przykład o tym mówić, pacjent, który przez kilka lat brał na zmianę 17 różnych tych preparatów. Proszę Państwa, wspominające choroby żołądka i stan zapalny nadzierki, choroba brzodowa. Choroby jelit, na przykład politis ulcerosa. Choroby wątroby, wszelkie stan zapalny, toksyczne uszkodzenie wątroby, marskość wątroby. Choroby nerek, niewidomość nerek. Arytmia mięśnia sercowego. I uwaga, tutaj nie może być stosować makrolidów. Ciężka praca fizyczna. Oczywiście utrudnione antybiotyki. Proszę Państwa, jeśli pacjent ma utrudnione antybiotyki, nie możemy mówić, bo nie wiem, co robię z panem czy z panią. No, nie nadaje się pan do leczenia. Nie. Uważamy, lekarz powinien mieć właśnie jakieś, no powiedzmy, opcję B albo C. Są owszem preparaty, trzeba długo stosować, ale skuteczne w leczeniu boreliozy, ale to są preparaty dziecka, żół pochodny. Na przykład ja mogę na przykład Alveon. Jest znakomitym preparatem, można je stosować, tylko trzeba dłużej stosować ten preparat Alveon. Ale to jest wyjątkiem dla pacjentów, którzy nie mogą brać antybiotyków z różnych powodów. Dobrze. Jakieś pytania do mnie? Tak, słucham. Czy jest konieczna antybiotykoterapia takiej pulsowej dieta? Nie. Proszę Państwa, nie ma żadnej diety, oprócz oczywiście ostrożności, bo przykładowo grejpfrut czy sok grejpfrutowy. To jest znane. Nie wolno stosować z antybiotykami. Ananas czy sok ananasowy. Nie wolno stosować, dlatego że mogą rozkładać tyleki. Banan tak samo może działać. Unika z takich owoców i soków. Natomiast konkretne diety, nie ja wiem o co chodzi właśnie ta dieta, ta przeciwżywienia. Proszę Państwa, dużo się mówi o tym właśnie, ale proszę mi uwierzyć. Pacjentka, która 8 miesięcy była na tej diecie grzybowej i leczonej innym sposobem, była zalana grzybami. Nie ma takiej, że bez cukru, bez wiem, chyba że są jakieś inne przeciwwskazania, że ktoś ma problem z metabolizmem cukru albo ma cukrzycę, ale to już jest inna sprawa. Nie ma żadnej diety. Jeszcze chciałam zapytać o te koinfekcje. Tak. Czy jeżeli one wychodzą w badaniach serologicznych, tak. To jak je należy traktować? Proszę Państwa, ale chodzi, jak wychodzą? Jeśli wychodzą na przykład klasy jeżeli IgG, dodatnie jeśli, IgG. Tak, klasy IgG, to absolutnie nie możemy lepiej zmożnie pacjenta i tym bardziej, jeśli pacjent nie ma żadnych objawów. A jeżeli są objawy? Proszę Państwa, jeśli są objawy, tak jak mówiłem, że jeśli widzę pacjenta, nawet bez badań dodatkowych, że ma pręgi na skórze, co jakiś czas pojawia i znika, to ja leczę tego pacjenta w kręgu bartonowiza i skutecznie. Ale to są te same antybiotyki, co w boreliozie? Ta sama trzeba dać inne antybiotyki. Ale jest to oczywiście domena lekarza chorób zakaźnych. To będzie widział właśnie, jak antybiotyki z bartonowizy, jak i inne choroby. Dziękuję.
I też można z pulsami to wyleczyć. Nie, tutaj akurat antybiotyk trzeba wsielić tego pacjenta. Przykładowo ja powiem prosto, że jeśli to jest Bartonella, to trzeba leczyć właśnie na przykład ciprofloxacinem. Lepiej przeleczyć i dopiero właśnie wracamy powrotem do leczenia boreliozy, systemem pulsa. Tylko boreliozę leczymy pulsem. Jak długo leczy pan Bartonella? Bartonella ja leczę, pani doktor, od 10 do 20 dni. Krótko. Tak, krótko. Jeszcze jakieś pytania? Ja chciałam zapytać, czy warto się szczepić przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu? Moje ocenie warto. Owszem, dla dzieci i młodzieży. Dorośli raczej, przynajmniej proszę, pani doktor, ja przez moje praktyki wieloletniego zakażenia nie spotkałem dorosły chory na kleszczowe zapalenie mózgu. Dzieci owszem, młodzież, dzieci i spotkałem. 30-letnia osoba? Nie sądzę. Chyba, że pracuję w takim lesie, bo w Polsce jest bardzo fajny system, bo jeśli w okolicy wystąpi kleszczowe zapalenie mózgu, jest ostrzeżenie. Prawda? Warto wtedy zaszczepić. Aha, przy okazji powiem państwu, że miałem trzech panów, dżentelmenów, którzy do mnie się zgłaszali, ale prosili właśnie z góry, że pani doktorze, nie chce, żeby pan nas wyleczył z oboreliozy. Byłem naprawdę zaskoczony. Co mam robić? Pan nas troszkę podleczy i zgłaszał do pana raz na pół roku, raz na rok, raz na dwa lata i tak dalej. Ale ja bym bardzo ciekawy, o co chodzi. Okazuje się, że to byli lesznicy, tak? Leśniczek, tak? Dobrze mówię? I mówię, że my mamy uznane to chorobę zawodową i tam mamy pieniądze, nie chcemy tak. tego tracić. No, ja też no, nie pacjentów, też się zdarzają. Czy w jaki sposób można się ustrzec? Aha. Proszę państwa, otóż to, co ja praktykuję i moja rodzina. Jak chodzimy tam na działkę, to zawsze smarujemy tymi sprayami. Można kupić. Natomiast proszę uwaga, jest taki spray Muga, to nadeszło tylko na odzież i na butę. Nie wolno dojść skóry. A na skóry są inne preparaty. Proszę państwa, zawsze mam antybiotyk w gotowości. Czyli jeśli kleszcz pogryzie, jednak antybiotyk. I teraz państwu powiem z mojej właśnie doświadczeń, bo ja biorę czosnek forte. Kapsułka, jedna kapsułka na dobę i chyba już od 15 lat ja biorę to. Jedna kapsułka, czosnek forte, bezzapachowy, tani preparat dostępny. Proszę państwa, w zeszłym roku, tym latem, był urodzaj kleszczy. Na działce założyłem, że rzeczywiście jest dużo. Ja poszedłem, szukałem właśnie kleszcze w tych krzakach. I znalazłem dwa osobniki w kiwi, na liście kiwi, bo mam taki. I dałem im rąk, bo kleszcze co robią? One naprawdę skaczą. Jak i sprężyna. One zazwyczaj skaczą do... A one w odwrotnym kierunku, czyli uciekły ode mnie. Myślałem, że to może być przypadek, ale drugi raz robiłem taki sam eksperyment, znalazłem właśnie kleszcze w malinach. I też dałem rąk. Też uciekał. Ja sądzę po prostu, te metody są skuteczne. Warto właśnie prosne kwartę brać. Nie szkodzi na pewno. Mam, że pani doktor się zgodzi, bo naprawdę nie szkodzi. Bo to jest kapsułka bezzapachowa. Zresztą dobrze działa na wątrobę, na układ krążenia, na ciśnienie i na odporność. Warto was. I w tej okazji oczywiście chroni się przed owadami też. Jeszcze mam pytanie o biofilmy. Czemu trzeba rozbijać biofilmy? Proszę państwa, biofilmy trzeba rozbijać, no w mojej ocenie nie, bo naturalnie sposobem pękają. Natomiast jeśli ktoś chce rozbijać, to trzeba robić to w sposób bardzo łagodny. Uważam, że najlepszy preparat to jest ACC, czyli acetylcysteina. Najlepszy preparat. Są jeszcze proponowane inne preparaty zielskie, ale zielska nie można stosować właśnie jednocześnie z antybiotykami. Także jestem przeciw właśnie tego. Są różne preparaty tam drogi, chińskie, amerykańskie, nie wiadomo co tam jest. Ale po co? Skoro acetylcysteina jest dostępna,
bez recepty, tani preparat, ten można. Tylko sobie nie wolno tego robić w gwałtowny sposób. A jeszcze mam jedno pytanie. Co pan sądzi o leczeniu boreliozy u fitoterapeuty? Proszę Państwa, nie będę komentował, dlaczego sobie powtarzam, jaki jest cel tego leczenia. Jeśli celem leczenia ma być wyleczenie, jest to niemożliwe, powiedział w ten sposób. Można poprawić może stan kliniczny, ale jeśli tak jak u moich pacjentów, czy panów, jeśli oni chcą lepiej się funkcjonować, a nie chcą wyleczenie, proszę bardzo. Każdy pacjent ma wybór. Czyli można się z boreliozy wyleczyć? Ale o to cały czas, o to właśnie chodzi. Cały czas mówię o tym. Jest informacja, że można się zaleczyć. Nie, proszę panią, metodę pulsacji można wyleczyć. O zaleczeniu to można są różne metody. Nawet parę też może zaleczyć pacjenta. Oczywiście działanie może być placebo. Ale tu nie chodzi o to zaleczenie. Chodzi o wyleczenie. Powtarzam, chodzi o wyleczenie. Chodzi o wyleczenie bakteriologiczne, czyli usunąć czynnika zakaźnego z organizmu. A ta długotrwała antybiotykoterapia? Proszę Państwa, to jest oczywiście długotrwała, tylko że antybiotyk pacjent dostaje dwie dawki, zazwyczaj w tygodniu, czyli 8 dawek na miesiącu. Dawki są różne, proszę, oczywiście długotrwałe. No, proszę Państwa, podam przykład. Jeden pacjent był najkrócej leczny u mnie 8 miesięcy, ale ten pacjent również był chory od właśnie tak pół roku, 7 miesięcy. Natomiast pacjent, który chorował od 50 lat, proszę Państwa, 50 lat, nierozpoznany, leczony właśnie przez reumatologów, a 25 lat siedzi na wózku inwalidzkim. U tego pacjenta leczenie, ale skuteczne leczenie trwało ponad 3 lata. Też metodą pulsacyjną. Natomiast to sytuacja właśnie była naprawdę niesłychanie ciekawa, dlatego pacjent był, powtarzam, na wózku inwalidzkim. Rodzina mnie zabrała pod Warszawą. No jak ja byłem na pierwszej wizycie, to patrzę na pacjenta, proszę Państwa, starszy pan, bez żadnego kontaktu, nie mówi, nie rusza się w ogóle, przyjmuje obecności robi pod siebie, ma jeszcze mnóstwo różne obciążenia. Ja najpierw mówię do rodziny, że ja nie mam doświadczeń prowadzenia takiego pacjenta w takim stanie, także może nie warto. Ale ludzie nalegają, że panie doktorze, spróbujemy. Ja bym, proszę Państwa, leczenie na pewno nie zaszkodzi. A ty pomoże to? Czas pokaże. Podpisali mi dokumentację, zgadzają się na leczenie. Zacznę go leczyć. Pacjent zazwyczaj do mnie przychodzą, czy ja składam wizyty, przeciętnie raz na półtora, trzy miesiące. Tak jest. 9 miesiąc leczenie u tego pacjenta. Pulsem. Pacjent wstaje z wózka inwalidzkiego, chodzi, parę kroków daje, no to ja się cieszę, że może to akurat z górki leci. Dobrze, dalej. Teraz powiem Państwa, po 3 latach, była to ostatnia wizyta u mnie, rodzina mnie zabrała, piękny wrzesień, ciepły, przy bramie tego domu, ja widzę, jaki dżentelmen siedzi na kładzie. Jak ja wychodzę z samochodu, to ten siedzi na kładzie. Panie doktorze, to ja czekam na pana, chcę się wytać. Pan zobaczy, ja potrafię jeździć na kładzie. I ja byłem zaskoczony, ogolony, pięknie wyglądający. No tego dnia tego pacjenta badałem pod gołym mierem. No, siedzieliśmy tam, dalej. Radość już mnie, sąka, bo panie doktorze, dziadek do nas wrócił. A ten dziadek siedzi obok mnie. To są na opinii. I co jakiś czas mówię tak. O co chodzi? Panie doktorze, niech pan powie tej rodzinie, że ja potrzebuję teraz dwóch młodych rehabilitantek. Pacjent jest po obserwacji, jest wyleczony, przynajmniej z boreliozy, także już nawet rodzina się nie kontaktuje. I tak wygląda, proszę Państwa, naprawdę jest możliwe wyleczenie, bo to jest choroba po prostu bakteryjna. Jest możliwość wyleczenia. Tylko trzeba w inny sposób stosować antybiotyki. To zależy od sposobu terapii. To ja mam pytanie. Czy obserwuje pan objawy Herxheimera, a w czasie leczenia to jest, jak pan wygląda? To jest właściwie to objaw właśnie, można by skromny. Czyli u prawie wszystkich pacjentów, czy bazy, czy mniej nasilone. Dlatego, że Herxheimera są wtedy, albo herxy, kiedy
organizmie zbiera się toksynę. I możemy również te drobne marszałki bakterii. Czyli bakteria tęka, a to jest duża bakteria, toksyna, czyli ta treść wiadomość bakterii, to jest toksyna do organizmu. Dostaje się do przebiegu. Do wydarzenia się śmierci. Do tego czasu jak najbardziej pacjent może mieć tej herpesy. To są różne objawy, ale może być uczucie, poczucie, że pogorszy się stanie zdrowia, czyli jest to co. Ale to krótko trwa. Dlatego pacjent musi pić dużo zdrowej, czystej wody. Uwaga, czystej wody. Wtedy nagle wydalają te toksyny właśnie szybko. W przyspieszonym tempie. A mogę zapytać o dawki? Jakie dawki? Antybiotyków. Ale rozumiem, że leczy już, pan... Już mówiłem, że dawki zależą od indywidualnego. Mm-hmm. Nie można te dawki analizować. Czy nie ma pan ustalonej dawki, na przykład doksycycyny, minocykliny, czy sumamery? Też. W tych dawkach? Wszystko zależy od właśnie, proszę państwa, od pacjenta. Jego różnych, powiedzmy, choroba. No, wiadomo, że jeśli pacjent ma problem z nerkami, to trzeba porywać dawki. Odwagi tego pacjenta. No to jeśli pacjent się zdominiejszy, proszę bardzo, jeden pacjent, waga, słowo tej 185 kg. Potężny pacjent. No to jego, u niego dawki, bo sobie pani na 500 mg, to w ogóle nic kompletnie. Mówimy o azytromycynie, tak? 500? Proszę? Azytromycyny 500. Nie, klerytromycyna na przykład. Klerytromycyna. Jakie największe dawki doksycykliny? Doksycykliny, owszem, pospolite, jak pani doktor wie, stosowane są 200 mg na dobę. Natomiast w tej chwili nawet producent proponuje 400 mg na dobę doksycykliny. Ale 400 mg już jest dawka naprawdę blisko toksycznej dawki doksycykliny. Ja stosuję doksycyklinę tylko w jednej grupie pacjentów. Jeśli pacjent ma zaburzenie rytmu serca, bo taki pacjent nie może być leczony makrolidem. Absolutnie nie. Czy makrolidy, tutaj jest taka trochę dyskusja. Czy makrolidy owszem są przeciwwskazane głównie przy wydłużonym zespole QT, bo on wydłuża, prawda? Natomiast w ogóle przy arytmii lepiej nie stosować właśnie na makrolidy. Z punktu widzenia internistycznego, bo tak naprawdę rytm jest bardzo powszechny w porę jeży. Ja wiem, bo ja nie mam tak, więc, ale jeśli pacjent ma arytmię, to ja zazwyczaj skieruję do pacjenta, do kardiologa, prawda? Jeśli kardiolog wida mi takie zaświadczenie pisemne, że może być lepszym makrolidem, to ja lepiej makrolidem. Natomiast były również przypadki, że pacjent by miał kardiowersję. Po trwej kardiowersji ja lepiej pacjenta, ale początkowo utrzymałem go na doksycyklinie też system pulsacyjny. Przy pulsie doksycyklinie ja daję maksymalne dawki, to jest 2 dni, ale w sumie 600 mg przez 2 dni. Czyli się starczy. Jeszcze jakieś pytania? Jeszcze o detoks. Czy tylko robić przy tych herksach detoks samą wodą, czy jeszcze czymś wspomagać, żeby te toksyny proszę szybciej... Państwa, proszę mnie wybrać i spiskową teorię właśnie. Otóż w Indiach, w samym subkontynencie, bardzo dużo jest znakomitych medyków. Przepraszam, znakomitych. Otóż przykład jednego takiego medyka, który kupił, uwaga, 900 tysięcy czyli litrów maku. I do tego, przepraszam, 900 kg maku i 100 kg właśnie lokalnej słodyczy, typu gór. I to wszystko mieszał. Z tego robił właśnie małe pastylki, pięknie opakował, dał w łapie jakimś urzędnikowi i dostał numer rejestracyjny. I on to ogłosił jako znakomity lek na artrytyzm. A nie jest bardzo popularny właśnie, szczególnie dna mocznowa. Ale kazał brać tej pastylki z wodą ryżową. Woda ryżowa. O dziwo, niektórzy poczuli się lepiej. Proszę państwa, dlaczego nie wodą, tylko wodą ryżową? Pani doktor powie, wie, okazało się, że woda ryżowa zabiera bardzo duże ilości witaminy B1, czyli tiaminy, które działa właśnie na artrytyzm, bardzo znakomicie działa.
a przy okazji robił ogromny majątek, ale później go złapał. I zbada na to wszystko, okazuje się, tam jest mak i tam jest właśnie trochę tych gór, także to jest lokalny sukien. Proszę Państwa, proszę zobaczyć się teraz różne ulotka tych różnych cudownych preparatów detoksykacji. Zobaczcie Państwo, na dole jest zawsze napisane, proszę wypić 2 litry wody. Proszę, woda co robi? Czysta woda. Powinna być czysta woda. Otóż narki mają filtrację, oczywiście cokolwiek pacjent pije, to my człowiek pije, czy to Coca-Cola, czy jakieś inne, to może oddaje. Jeśli narki są wydolne. Natomiast jeśli pije wodę, to narki otwiera tak zwaną filtrację detoksyfikacyjną, czyli organizm zaczyna odtruwać wodę przez to. Także woda, proszę Pani, naprawdę wodę. Czysto wodę wypić i będzie detoksyfikacja. Przy okazji miałem jeden przypadek bardzo ciekawy. Młoda dziewczyna do mnie się zgłosiła. Ma problemy żołądkowe jelitowe. Burczenie tego, tamtych i tak dalej. Zaczął już od tego, od jakiejś pani wziął sobie proszek w ramach detoksyfikacji. Oczyszczenia tam wątrowe, tam jakieś inne. No i jak się zgłosiła właśnie do tej kobiety, po 2 tygodniach, że ma jakieś burczenie, proszę panią, pani wątrowa się oczyszcza w ten sposób. Ale ona właśnie wkrótce zauważyła, że w stolcu właśnie są jakieś dziwne rzeczy. Robię zdjęcia. I do mnie się zgłosił do lekarza za każdym. A ja patrzę na to zdjęcie, kawałek właśnie tasiemca. Proszę Państwa, tych proszka nie wiadomo sobą, na pewno był zanieczyszczony. Natomiast trzeba było leczyć tę dziewczynę z tasiemca. Lek, który był skuteczny, nie był dostępny w Polsce, ale na szczęście w Niemczech można było kupić na podstawie polskiej recepty. I mówię, że w życiu już nie ulegnie takim namowom. Będzie, proszę? Jaki to lek, którego nie można kupić w Polsce? Proszę Panią, w Polsce jest dostępny przede wszystkim ten Zentel, ale nie zawsze jest skuteczny. A tamten lek to był, już zaraz Pani powiem, Biltricidy. Biltricidy. A co jest substancją czynną? Nie powiem Pani substancją czynną, ale jest to bardzo, bardzo skuteczny preparat na tasiemczycę. Biltricidy 6B, Biltricidy. Ja mam jeszcze jedno takie inne pytanie. Czyli założeniem tej terapii pulsacyjnej jest takie podejście, że podczas, można powiedzieć, tych pulsów z cyst, po prostu między tymi pulsami będą z cyst się uwalniać te bakterie. Dokładnie. I one po prostu te cysty siłą rzeczy ulegają niejako eliminacji i się nie namnożają. To nie cysty, tylko cysty się otwierają, to jest bakterie. No rozumiem. Jest to miesiącu, aż 4 okazje, żeby bakterie mogła, czyli cysta mogła się otwierać. Czyli w ciągu miesiąca dajemy 4 razy 5 dni wolny. A jak to się ma do tej teorii, że cysty mogą przetrwać przez lata nieruszone, ciche? Ale nieruszone tylko wtedy, kiedy mamy antybiotyk codziennie albo co drugi dzień we krwi. Nie, mówimy o pacjentach, którzy w ogóle nie są leczeni, którzy mają chorobę i ale no, wiadomo, mają cykl regularny. Nie ma takiego, że cysta siedzi właśnie spokojnie, chyba że pacjent bierze jakieś substancje po prostu pamięta, które są toksyczne dla bakterii. Można założyć, że naprawdę to cały czas bierzemy toksyczne. Ale jeżeli mamy, ja sobie tak wyobrażam, jeżeli mam pacjenta, który choruje 20 lat i którego się pana, który ma punkt widzenia zakaźnika, bardzo zakaźniczy, to znaczy pan walczy z infekcją, pan walczy z zakaźnikiem. Natomiast ja jako internista podchodzę jednak do bariozy zupełnie inaczej, może nie zupełnie, ale jednak inaczej, co będę się starała też przekazać na swoim wykładzie. I tak się zastanawiam, bo ja obserwuję i uważam, że znaczy tak jak ja widzę borelię, chociaż mówię, zajmuję się tym stosunkowo niedawno, więc nie chciałam tutaj być absolutnie jakimś ekspertem w dziedzinie, bo nie jestem. Natomiast to, co widzę, to, co słucham, to, co obserwuję, to te przypadki chociażby pacjentów, którzy mają manifestacje choroby, tak jak pan powiedział, przez lat 20, znaczy nawet jej nie mają.
Oni nie mają manifestacji bardzo długo, dopóki to się nie wydarzy, gdzie zaczyna się choroba. I dochodzimy do wniosku, że być może to się wszystko zaczęło x lat temu. I przez ten czas rozumiem, że choroba jest w uśpieniu, czyli mamy jakąś postać, która nam nie daje objawów, a w pewnym momencie właśnie coś się dzieje i rusza się. I teraz... Mhm. Tak, nie można mówić, że choroba jest w uśpieniu. Jak to jest? Dlatego, że te systemy regularnie mają cykl życiowy, mogłyby sobie się szkodę. Panie doktorze, jeśli pacjent na przykład z powodu anginy bierze 10 dni antybiotyków przykładowo, prawda? I to może blokować właśnie wysiew tej bakterii, nawet przez kilka miesięcy. Czy bakterii nie przychodzi. Znaczy generalnie jest rzeczywiście tak, że obserwujemy, jak się zbiera wywiad, że są pewne objawy, które są bardzo niespecyficzne, a których często nie wiążemy z samą chorobą przez wiele, wiele lat. I nagle zaczyna się choroba, która jest bardzo dużo bardziej charakterystyczna dla boreliozy niż jest. Także ja się na tym, w tej metodzie pulsacyjnej bym się zastanawiała, bo rzeczywiście nie używa Pan żadnych rzeczy, które jak gdyby próbują tą, tak jak się w ILAT-ie robi, że się podaje rzeczywiście, czy to prazykłantem, czy się podaje tynidazol, metronidazol, Pan tego nie podaje. Natomiast, no mówię, zastanawiałabym się, jaka jest szansa. No, rozumiem, że to są obserwacje, że to jest metoda, która jest... Pani doktor, ja opisałem w książce mojej opisy pacjentów, czyli pacjenci sami opisali. Nie dużo ich dałem, tam w sumie 10 osób właśnie tam opisali swoją historię. Jest tam historia pewnej kobiety, miała 62 lata, jeszcze zgłosiła do mnie. Otóż opisuje tak. Moja choroba trwa 22 lat. Ulega zakażeniu pod koniec lat 90. Proszę Państwa, to co ona przeżyła, prawdziwą gehenną. 10-krotny hospitalizacja w oddziale neurologii. Robili nakłucie lędźwiowe. Rozpalili neuroboreliozę. Lekarze, nie chcę nikogo atakować, rozpalili u niej, uwaga, różne zakażenia, tylko infekcje. Tam był i babesioza, i bartonella, tam jeszcze coś był. Natomiast i stan się pogarszał. Jak do mnie trafiła, to była to osoba niechodząca. Właściwie to siedziała, leżała bez ruchu. Mąż, wspaniały człowiek, no, woził ją, nosił ją. Natomiast jak do mnie się zgłosiła, ja uprzedziłem, że moje leczenie będzie absolutnie nieszkodliwe, ale herksy mogą być potężne. Rzeczywiście były herksy. Dopiero 7 miesiące leczenia, kiedy ta sama kobieta mówi do mnie, panie doktorze, ja szukuję lepiej. I uwaga, podkreśliła, że od 22 lat właśnie po raz pierwszy czuję się lepiej. Ja wiem, no może już lecimy właśnie z górki, zobaczymy. 16 miesiąc leczenia wrócił do pełnego zdrowia, a nawet za to chodzi o szpilkę. W tym momencie ona uśmiechnęła do mnie, pani doktorze, wie pan co? Wszyscy moi znajomi mówią, że jestem wielką oszustką. Że udawam chorobę, a teraz chodzę właśnie szpilkę. No bo mi pani powie, że pani ma wreszcie rozpoznanie, leczenie. Jednak chcę postawić leki, 16 miesiąc leczenia. Psi minie, ona opadła. Zaczęła wciąż. Co się dzieje, panie doktorze, błagam mnie, pan nie ostawi tego leczenia. Panie, ja dobrze noszę ten antybiotyk, proszę kontynuować. Na prośbę pacjentki leczenie kontynuowałem jeszcze przez jakieś pół roku, a na końcu ostawiłem. I proszę zobaczyć, kiedy ostawiłem, to ona mnie prosiła, żebym ja wstał, żebym przysięgał, że będę dalej opiekował z nią. Była na obserwacji 62 lata. I teraz ostatni telefon od tej pacjentki. Panie doktorze, ja szukuję znakomicie, nie mam żadnych objawów, wróciłem do swojego zawodu, do pracy. Uwaga, u tej kobiety tej koinfekcji nie chciałoby leczyć oddzielnie. Ponieważ z mojego punktu widzenia zakaźnika, na tej koinfekcji ona nie ma żadnych objawów. A wyniki były same IgG. Czyli miał kontakt, ale byłoby z tytułu IgM cały czas był jemny.
Ja mogę odpowiedzieć na twoje pytanie. Mnie się wydaje, że objawy są tak niespecyficzne, że ci pacjenci nie mają. Tak, to wiesz, zgadzam się, te objawy są, dlatego ten wywiad jest ważny, bo widać, że objawy jakieś są od wielu lat. Ale to jest bezobjawowy. Tylko, no nie, nie. Objawy są na tyle niespecyficzne, mm-hmm. że ludzie ich nie kojarzą, bo to są częste infekcje, to są bóle stawów, ludzie takie objawy zupełnie z tym nie kojarzą. I myślę, że ci ludzie mają bardzo niewielkie natężenie, bardzo przewlekłych objawów, które absolutnie nie są związane może z tym, ale te objawy mają. Nagle to bardzo wybucha. Jeszcze jedno pytanie. Bo ona nie jest zawsze są nazywane objawami. Rzeczy, które nas naprawdę nie pozwalają nam normalnie żyć. Przyzwyczajamy się, proszę Państwa, do jakichś tam dysfunkcji naszych. A się zdarzyjemy, mówimy, że to po kolei. A potem jak przychodzi takie mamy przeleczenie, już nieważne, czy to metody. I wtedy się okazuje, że kurde. Ja mogę żyć nawet po tych 20 latach zupełnie inaczej. Czasami to przypadek, ale ja myślę, że to nic nie jest tak zero-jedynkowe. Że tak nie jest. Ja mam takiego pacjenta. Ja jestem takim pacjentem, szczerze mówiąc. Zdarza mi się prawdopodobnie, jak miałam jako dziecko, jako 5-latka, miałam bardzo dużo kleszczy, mieszkałam pod lasem. Potem przemnęłam kleszcza, nie zanotowałam, a dość mocno się oglądałam. I na tym punkcie zresztą miałam ja fioła, więc sprawdzałam po każdym dziecku w lesie, gdziekolwiek. Że na jeszcze nie miałam. Nie miałam objawów. Ale nimfę pani zauważy? Oczywiście, że nie miałam, ale nie miałam żadnego mienia, nie miałam żadnych objawów przy 20 lat. Oprócz bakterii mykoplazmy mam i miałam faktycznie infekcje typowe gardła, takie przedszkolne. Przez 20 lat nic do momentu 30 roku życia, kiedy stres, prawdopodobnie stres spowodował, że dostałam wszystkich objawów, wszystkich teraz objawów. Także przez 20 lat możemy tylko mówić o infekcjach, ale ponieważ mamy mikroplazmę, to możemy też na jej replecy podrzucić, co najmniej, prawda? I nie miałam oprócz normalnych kaszli, angin, nie miałam nic więcej, żadnych bólów stawów, żadnych bóli głowy, nic, po prostu nic, pieczeń, żadnych niczego. Wydaje mi się, że my za mało wiemy, wciąż za mało wiemy. Będę chciała powiedzieć, że nie mamy narzędzi diagnostycznych, to są tak naprawdę nasze domniemanie, jak to wygląda. Metoda pulsacyjna wydaje mi się metodą bardzo ciekawą z różnych powodów. Sama idea, a druga rzecz, no zmniejsza to niewątpliwie uszkody po antybiotykowe, to się zgadza. Mam pytanie, ilu pacjentów rozumiem, że są, ja zawsze mnie interesują porażki. Ilu pacjentów pan widział, że to po prostu nie działa? Proszę Państwa, jeśli odpowiem prosto, to wychodzi jakieś 10-15 pacjentów, nie procent. Natomiast tutaj ja prowadzę właśnie tysiące pacjentów. Natomiast proszę zauważyć, wyleczenie pacjenta to trwa przynajmniej 3 lata. Dlatego, że rok czasu ja liczę, to jest leczenie antybiotykiem, a 2 lata obserwacji pod kątem, czy nie ma nawrotu. 3 lata właśnie, natomiast pacjent, który dostał antybiotyki ponad 3 lata, u niego ja potrzebowałem 5 lat, żeby uznać, że on jest wyleczony. Natomiast jeśli chodzi o niepowodzenie leczenia, to 10-15 osób mniej więcej. Ale są pacjenci, którzy wszędzie brak dyscypliny, brak współpracy z tym pacjentem. Może wymieniam konkretnie. Pacjent, który notorycznie pije alkohol. Pacjentka, która brała antybiotyki, kiedy chciała. Nie przestrzegła tej zasady. Pacjentka, która na przykład, mimo że ja prosiłem, żeby nie brała siemi liniane, ale się stało się nieszkodliwe. Brała antybiotyk, praktycznie nie działa, bo to się liniane nie pozwala, bo antybiotyczne wchodzi z żołądka. To są takie sytuacje, kiedy leczenie jest albo nieskuteczne, albo przypadek pacjentki, lekarz, niestety się blokuje zapalny wątroby typu B, się blokuje stan zapalny. Nie można było leczyć. Dlatego, że źle się odbywa antybiotyku. Wiadomo, że wątroba po prostu nie metabolizowała prawidłowy sposób właśnie antybiotyku. Ale tak jak mówiłem, że mam inne opcje, czyli pacjentka była leczona alweolą. I to bardzo skutecznie. Panie
doktorze, ja chciałam zapytać, czy tak. Ja dobrze rozumiem, że ta metoda z leczeniem pulsacyjnym to jest pana autorska metoda? Tak, proszę pana. Opracował ją pan sam, tak? Tak, tak. Dobrze. Teraz chciałam zapytać o kolejną rzecz. Czy sam opracowuje pan te modele farmakokinetyczne, czy ma pan osobę, która tym się zajmuje? Czy pan doktor sam się zna na tym, jak dobrać dawkę leku? Czy wie pan, jak przebiegają procesy? Proszę panią, dawki leku, czyli antybiotyku, ja dobieram bardzo indywidualnie. I zbieram oczywiście wywiad pacjentów, czy są jakieś inne choroby współistniejące. Wiek, wagi i tak dalej. Także tutaj nie ma żadnej możliwości, żeby... Zna pan się bardzo dobrze na farmakokinetyce leku. Czy też ma pan kogoś, kto bardzo dobrze się na nie, tym zna, tak? Nie mam, nie, nie mam nikogo. Dobrze. Czyli według mojej wiedzy ta dawka dobierana jest na czuja. Kolejne moje pytanie. Czy bierze pan pod uwagę okres półtrwania? Bo z tego co pamiętam, to jeśli pchniemy sobie w poniedziałek 400 mg doksycykliny, to według mojej wiedzy będzie to działało jeszcze jakieś 4 do 5 dni. Więc według mojej wiedzy ten okres bez antybiotyku trzeba było to policzyć. Ale skraca się już do 2 dni. Tak, to samo jest z azytromycyną, która jest tego działającym antybiotykiem. Tak, tu chodziło pani doktor stężeń terapeutyczny. Czyli jak długo właśnie działa stężeń terapeutyczny. Ja natomiast rozumiem, później jak mamy popiół, tak. My nie mamy obliczonej tej, ja przepraszam, że ja tak się ale dobrze, opieram, dobrze. Ale ja jestem farmaceutą z wykształcenia, więc jeśli nie mamy podstawowej tej dawki dokładnie obliczonej, jaka powinna być podana na podstawie wielu danych, no to według mnie to też jest takie, no uda się albo się no, ale, nie uda. Ale dawki są właśnie już proponowane, nie tylko przez producenta, ale również przez różne artykuły naukowe. Także nie ma tutaj właśnie jakieś, wie pani, ogromne odchylenia, jeśli chodzi o dawki na przykład azytrosyny, prawda? No to tygodniowo można dać właśnie 1200 mg. Jeśli chodzi o dawki na przykład klarytromycyny, to dziennie można podać właśnie 1 gram. Ja mówię dorosłego, tak. Azitromycyna działa nawet od 7 do 10 dni, więc gdyby chcieć ją podać w schemacie 2 dni w tygodniu... Nie 2 dni, azitromycyna nie 2 dni. Azitromycyna 1 dzień tygodniowo. W przypadku azitromycyny. To znaczy, panie doktorze, ja nie ukrywam, że bardzo mnie ta metoda zainteresowała. Tylko ja bym chciała, żeby pan to udokumentował na podstawie rzetelnych danych. Czyli podajemy określoną dawkę antybiotyku, biorąc pod uwagę różne czynniki, tak jak funkcje nerek, masę itd., itd. Codziennie pobieramy próbkę krwi, no i faktycznie sprawdzamy, jakie są losy tego leku. Proszę panią, ja nie robię badań naukowych, tylko leczę pacjentów. Pani co mówi, to jest oczywiście badanie, piękne byłoby to robić. Nawet właśnie sprawdzić mikrostężenie właśnie antybiotykowe. To nie chodzi, panie doktorze, tak, natomiast tutaj... o moją wiarę czy o moją niewiarę. Nie chodzi o wiarę czy niewiarę, tylko proszę zobaczyć właśnie... Tego. Proszę zobaczyć właśnie, ja prowadzę pacjentów tak jak właśnie różne przychodnie prowadzą pacjentów. Tam nie ma takiej możliwości, że po prostu są badane robione funkcji nerek, tego, tamtego, po prostu mikrostężenie, nie ma takiej możliwości. Natomiast nie możemy zostawić pacjenta bez leczenia. Proszę panią, ja widzę pacjentów, którzy przychodzą do mnie właśnie płaczem, prawda? A wychodzą właśnie uśmiechem. To jest istotne w tej sytuacji. Gdyby był taki laboratoria, oj, chętnie bym korzystał. No właśnie, dlatego wydaje mi się, że trzeba to udokumentować. Według mnie to powinno być udokumentowane. No ja już długo pracuję o różnych schematach leczenia, czytałam na moich prywatnych, zaprzyjaźnionych klientopacjentach. Różne schematy leczenia boreliozy były przerabiane. No i ja po prostu potrzebuję konkretnych dowodów. Tak jak pan doktor nie wierzy w działanie czy biorezonansu, czy nie wierzę w działanie ziół, a bardzo szkoda, bo uważam, że zioła są szalenie niedoceniane i przede wszystkim zdecydowanie bezpieczniejsze dla pacjentów. Przepraszam, nie powiedziałam, że ja nie wierzę. Tylko że nie wierzę, żeby łączyć właśnie to i to razem. Czyli farmakologia, pani jako farmakolog powinna wiedzieć, że farmakologia zielska nie łączymy razem.
Tu nie mogę się zupełnie zgodzić, bo to wszystko zależy od tego, które enzymy są używane do metabolizmu tego. Ale to jest zajęcie dla osób, ale proszę Pani, o generalna zasada. Zawodowo. Jak lecimy zielskami, to zielskie, a nie tam właśnie znamy tego, tamtego. Pani wie dokładnie, przed bardzo, bo szeroko stosowany dziurawiec, choroba wątroby. No to jakie działanie może mieć dziurawiec? No również w wielu innych schorzeniach jest stosowane. Dobrze, ale Pani wie, że porządnie blokuje cytochrom, czyli ten metaboliczny, prawda? No to jaki jest sens, na przykład, jeśli podajemy inne leki, na przykład antybiotyk, pacjent bierze dziurawiec, no jakiś sens podania. I tutaj właśnie, jeśli Pani prosi o badanie tego, tamtego, ale to są znane fakty. Znane fakty. W tej chwili na rynku, po prostu proszę Pani, dziurawiec odchodzi powoli z rynku. Proszę zobaczyć właśnie Alveo, nie wiem, czy Pani zna ten preparat. Chcę powiedzieć, że tak. To, co powiedział Pan o preparacie Alveo, to mnie odrobinę rozśmiesza. Bo kiedyś miałam kontakt z przedstawicielem, może Pan nie wiecie, ale to jest taki preparat, który zawiera właściwie wodę i wiele wyciągów z bardzo różnych ziół, przy czym producent jeszcze sprzedaje chyba tam butelkę po 200 zł i pisze, że są tam stosowane podprogowe dawki ziół, czyli one nie mają efektu terapeutycznego. No nic mnie bardziej nie rozśmieszyło niż chyba ulotka tego Alveo. Tutaj Pan doktor proponuje, żeby stosować Alveo. No to jest dla mnie Już powiem Pani tak. Już powiem Pani tak. Alveo był wprowadzony do Polski przez Pana profesora świętej pamięci religii. Pan profesor był właśnie pierwszym pionierem, co on prowadził Alveo. I został zarejestrowany jako nie lek, tylko jako suplement diety. Nie wiem, czy Pani trafiła do właśnie, bo Alveo był fałszowany w Polsce. Zafałszowany był Alveo w Polsce. I dlaczego w tej chwili aptece Pani nie kupi tego Alveo? Tylko bezpośrednio od właśnie dystrybutora firmowego. I teraz tak. Proszę Panią, ja stosuję Alveo. Tu się, ja sprawdzam Pan profesor religia też. U pacjentów z chorobą wątroby naprawdę byłem bardzo zadowolony z efektu. Jeśli pacjent po prostu nie można wyleczyć właśnie czymś innym. I teraz tak. Jeśli pacjent nie może brać antybiotyków. Miałem takie przypadki, że pacjent był na wszystkie antybiotyki możliwe uczulony. No to co robi z tym pacjentem? No pozostaje. Mogę dwa słowa? Ja bym powiedziała tak, na ten zarząd, że jest to połączenie tego, co... znaczy, ja bym powiedziała tak, albo a propos i homeopatii i innych rzeczy, że my bardzo mało wiemy na temat nawet podprogowego działania ziół czy minerałów. I dlatego też tak, ja bym tutaj była bardzo ostrożna i tu jest moje ale, ja mówię, ja mam jednak trochę inne spojrzenie na i dietę w boreliozie i w chorobach i w ogóle na etiopatogenezę samej choroby. Dla mnie to się to jawi troszkę inaczej. I też bym terapię w związku z tym, proszę zobaczyć, to jest taki pewien kontrast, dysonans między antybiotykiem, który działa bardzo mocno, a lekiem, który Pan trochę właściwie dyskredytuje, mówiąc, że homeopatia to zakaźny nie, ale Alveo tak. Myślę, że my po prostu za mało wiemy i my... pracując w obrębie własnej specjalizacji, przepraszam, z całym szacunkiem, zakaźnika, internisty, zielarza, homeopaty, nie dostrzegamy, że tak naprawdę te działania mają prawo być, tak jak i homeopatia ma prawo działać. Ona nie będzie działała na krętkach, będzie działała na nas, tak samo jak akupunktura. Proszę Państwa, może tak. Także myślę, każda że to jest rzecz. Takie, myślę, że my nie doceniamy, przepraszam Cię bardzo, jednak bardzo takiego różnorodnego działania różnych metod, dlatego że jesteśmy jednak w jakiś sposób zawężeni do własnych. I tutaj mówię z pełnym szacunkiem dla Pani, dla innych, dla doktora. Ale ja to muszę powiedzieć jako może organizator, ale też pacjent. Ja jestem wciąż chora, wciąż pacjent. Proszę Państwa, każde narzędzie, każda rzecz, która poprawi jakość Państwa życia, doprowadzi Was do dobrostanu, czyli do zdrowia. Proszę tego nie dyskredytować i szanować nawzajem. Jeżeli ja jestem przekonana i robię sobie hydrokolonoterapię i to na mnie działa, to będę ją robiła. Niezależnie co doktor na ten temat powie. Jeżeli będę widziała coś, co będzie działało, to ja będę to robiła. Tak, oczywiście. I chodzi o to, żebyśmy wymienili się poglądami, informacjami. Ja nie ze wszystkim muszę się zgadzać, czy z dr Stanisławem, czy z Panem, ale jeżeli osiągnę z tego całego zbioru informacji, z
coś, co poprawi moje życie i te, po tej 60 będzie żyło mi się dobrze, a czuję się lepiej w tej chwili niż 10 lat temu. Nigdy nie leczyłam boreliozy. Mam ją, mam różne koinfekcje, ale nigdy nie zajmowałam się pojedynczo, tylko całościowo. I różne rzeczy, trochę biorezonansu, trochę wody z kranu, trochę różnych rzeczy. Żeby nie dyskredytować, nie ma badań na wszystko, proszę Państwa, za mało wiemy, za mało wiemy. Nam się wydaje w danym momencie, że ach, nie wiadomo co. Nie, nauka nie nadąża i nie będzie nadążała, bo my choroby szybciej pędzą, niż my nadążymy uczyć się i zdobywać doświadczenia, a szkoda mojego życia. Powiedziała Pani coś, co mnie bardzo fascynuje. Nigdy nie leczyłam boreliozy. Nigdy. Właśnie, pytanie, nigdy. Czy ją się leczy, no właśnie, się objawu? Bo to jest właśnie to, co pacjenci robią. Do takiego stanu, tak, gdzie układ immunologiczny sam będzie z nią walczył. Tak, więc tylko, że jak się układ immunologiczny załami z jakiejkolwiek. Tak, to trzeba pomóc. Trzeba go ratować. No tak, ale trzeba go ratować, trzeba się. Ale dlatego ten układ immunologiczny trzeba postawić. Układ immunologiczny. No, tylko teraz u każdego stawianie na boku. Pytanie, dlaczego w ogóle chorujemy na boreliozę? Dlaczego organizm pozwala to zrobić? Także to są takie moim zdaniem bardzo szerokie, ja bym była, ja przynajmniej osobiście nie wierzę w taką prostą zasadę, że łapiemy kleszcza, wstrzykuje nam boreliozę i chorujemy na tą boreliozę. Ja, moje jakieś takie, może to jest trochę filozofii boreliozy, w tym nie wiem, ale moje odczucie tej choroby polega na tym bardziej, że albo jest wstrzyknięcie, organizm sobie z nim radzi i w jakiś sposób wchodzi w symbiozę, bo my naprawdę bardzo mało wiemy. Natomiast w tej chwili badania na przykład nad florą bakteryjną, czy florą, przepraszam, układu pokarmowego pokazuje nam, że na przykład mamy tam ogrom wirusów, ogrom pasożytów i one tam są. Prawdopodobnie jest też borelia, prawdopodobnie jest także inne wszystko i mamy po prostu pewną równowagę, w której to wszystko harmonijnie współdziała i jak tą harmonijność zaburzamy, to dochodzi do choroby i te czynniki, które tego doprowadzają, mogą być bardzo różne. Tak ja to widzę i myślę, że też to, czy po ugryzieniu będziemy mieć ten rumień, czy nie, to też od tego wszystkiego zależy. Jest ogromnie dużo kontrowersji na temat boreliozy, na temat leczenia. Jestem pod wrażeniem efektów. Rzeczywiście, jeżeli to są takie liczby i rzeczywiście takie, to chylę głowę. I to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Mówię, ja jestem na podrogu, skrót myślowy, na drodze początkowej leczenia i zajmowania się boreliozą i próbuję znaleźć swoje miejsce. Moje pytanie jest jeszcze jedno takie bardzo. Na jakich pacjentów Pan leczy? Znaczy, na czym się Pan opiera, jeśli chodzi o diagnozę? Proszę Państwa, różne. Nie ma to jakiegoś stałego testu właśnie, bo jeśli pacjent ma, owszem, dodatni wynik ELISA, czy właśnie tam mortality, to ma oczywiście bardzo łatwą sytuację. Natomiast przy trudności diagnostycznej jest to, co właśnie pokazane przez oka. Czyli cokolwiek wyjdzie dodatnie, to mamy i klinika, mamy diagnozę. Oczywiście do tego prosto wybiad i klinika. Tak, czyli cokolwiek wyjdzie nam i mamy, jest dużo, jest, no dobrze, to już, to też by... Natomiast jeśli mogę powiedzieć na temat właśnie układu odporności, nie tylko, proszę Państwa, przed laty prowadziłem młodego mężczyzny z HIV-AIDS. Natomiast przecież obserwacji, 12 lat obserwowałem go, ale u niego nie było żadnego pogorszenia i stanu zdrowia, ani pogorszenia w układzie właśnie odpornościowym. Czyli CD4 całkiem przynoszą dobrze. Na końcu tego pacjenta zbadałem w kierunku mutacji koreceptorów. I oczywiście ja napisałem to właśnie w artykuł naukowy. Pokazał, że on miał mutację koreceptorów delta 62, także tak najzwyczaj. I ten pacjent i jego komórki sadystery były de facto uodpornione. Mimo, że cały czas miał tego wirusa właśnie w organizmie, czyli HIV-a. I literatury naukowej są opisane. Otóż okazuje się, że ci pacjenci, którzy mają mutację koreceptorów, są odporne na zachorowanie na AIDS, ale również na dżumę. Bardzo ciekawe, prawda? I później badano to wszystko, różne populacje, tylko
populacjach europejskich potwierdzono, że około 10% ma takie mutacje. I to mutacja nastąpiła w średnim wieku, kiedy była epidemia dżumy, czyli pandemia dżumy. Wtedy. I ci, którzy mają tę mutację, również są uodpornieni, że wirus HIV ich nie zabije. Że nie, u nich się nie rozwinie właśnie AIDS. Także różnie jest bardzo organizm, nie można generalizować. Mm-hmm. Chodzi o to nie tylko układ odporności, ale również po prostu jakieś zmiany typu właśnie mutacji w sferze właśnie układu odporności. Proszę bardzo, czy ja mogę pytanie? Przy mutacji już jesteśmy. Tak. Czy pan się spotkał z tym, że pana pacjenci na te reakcje Hexlingera reagowali mocniej? Czyli po prostu nie radzili sobie z detoksem? I to znaczy po prostu były przypadki, ale nie było właśnie na jednym przypadku, żeby ostawić właśnie leczenie. A czy pan sprawdza, czy oni przydają mutacje MTHFR w związku z tym? Nie, nie. Ja na przykład bardzo źle reaguję na detoks. Bardzo poprzednio spróbuję, więc musiałam sama sobie to sprawdzić, mam mutację. Także jaką? MTHFR 667. Homo-hetero? Nie, homo-hetero. Hetero. Więc bardzo słabo mi to idzie i muszę w związku z tym brać niedelowane formy witaminy B, mam wysoką homocysteinę, więc taki detoks jest totalnie zaburzony. Branie tych antybiotyków to jest po prostu bez tej informacji jest po prostu złe na wzrost. Kolejnym tematem jest to, który chciałam zapytać. Pan powiedział, że właściwie trzeba mieć zdrowy układ pokarmowy, żeby brać antybiotyki. Bo doustne leczenie to jest, tak? Czy w takim razie pan sprawdza gastroskopią, czy pan w ogóle to zleca gastroskopię, żeby sprawdzić, jak wygląda żołądek? Tylko w wybranych sytuacjach. Okej, okay. A na przykład jest masa osób, które mają chory żołądek i nie daje on żadnych objawów, co jest bardzo powszechne. Tak. Wtedy takie osoby muszą przerwać antybiotykoterapię i chciałam zapytać, ile takich osób proszę panią, nie tak jest, że na przykład chory żołądek, mi chodziło właśnie, czy ta śluzówka jest wystarczająca, no, żeby wchłaniać leki. Nadzierkę, która nie daje żadnych objawów, jak na przykład... Ale sama obecność nadzierki to nie wystarczy, żeby śluzówka była niewydolna w celu wchłaniania właśnie antybiotyków. Ale to daje wtedy objawy, jeśli się przyjmuje antybiotykoterapię. Nie zawsze, panią. Nie zawsze. I czasami też, sama ja też, niech pani zauważy, że czasami pacjenci, którzy chorują na boreliozę i włączy im się antybiotykoterapię, to się poprawia przed pokarmami. Ale też bardzo często, i dużo takich przypadków znamy, na przykład pacjenci wśród naszej grona pacjentów, że pacjent zaczyna brać antybiotykoterapię i musi ją przerwać na przykład po pół roku albo po miesiącu nawet, ponieważ bez żadnych objawów był, wszystkie badania były świetne, a się okazało, że po prostu zderzało mu cały żołądek albo jelita. I muszą to przerwać. Ja myślę, że to jest kwestia bardziej zaburzonej flory, nie? A to żołądek. No, różnej oczywiście. Tylko teraz... Jeżeli ILAC, no to bardzo prawdopodobne. To jest wtedy większa szansa. To jest, powiedzmy, przy pulsacji rzeczywiście jest ten wpływ prawdopodobnie mniejszy, bo jest mniejszy kontakt z przewodem pokarmowym, prawda? Kwestia oczywiście długości działania, tak jak pani mówiła, jest też dyskusyjna, ale na pewno kontakt z przewodem pokarmowym i wtórnie zaburzenia flory, chociaż badania niektóre mówią, że i pojedyncze badanie antybiotyku potrafią szczególnie w słabej florze bakteryjnej zrobić dramat. Także ja też jako internista z tą teorią, że antybiotyk podawany krótko nie zrobi spustoszenia. Myślę, że to jest bardzo indywidualne. Zależy od flory, od wyjściowej sytuacji, od obciążenia organizmu, od metali ciężkich, od glifosetu, jaki jest poziom i od możliwości rzeczywiście detoksu, między innymi metylacji. Ciekawe jest właśnie, jak przy pulsacyjnej metodzie, jaka jest taki wpływ negatywny na przewód pokarmowy? Czy obserwuje pan, że nie ma masy większych problemów? Pani doktor, ja jeszcze nie spotkałem właśnie negatywny wpływ na przewód pokarmowy, na wątrowe czy na nerki przy leczeniu pulsacyjnym. Zresztą naprawdę nie jest to duże obciążenie dla pacjentów. Natomiast były przypadki, że ja tu się odmówiłem leczenie. Z tego powodu, tak jak pani mówi, czyli już wstępnie było robione nie przeze mnie, ale gastroenterolog robił właśnie badania typu gastroskopii. Proszę panią, śluzówki nie było. No to nie ma jak leczyć takiego pacjenta. No tak, więc stara tylko to, że właściwie nie spotkałam lekarza, który leczy boreliozę, który wcześniej jest za gastroskopię chociaż. Gastroskop jest chyba nie bardzo gruby. Ona pani nie wykluczy. Ja nie sądzę, żeby to obraz gastroskopowy mógł w jakiś sposób przewidzieć, jak pacjent zareaguje na antybiotykoterapię. Mi się wydaje, że w tym momencie istotniejsza jest flora bakteryjna i stan, tudzież metabolizm samego antybiotyku. Tak mi się wydaje.
nie widziałam jako lekarz, żeby ktokolwiek mógł i oceniał, starał się ocenić stanem śluzówki przewodu pokarmowego. Poza tym niech pani zauważy, że wrzody urodzenia leczymy przy Helicobacter antybiotykiem. Także, także my naprawdę niewiele wiemy, jeśli chodzi o taką... O taką... Dokładnie to samo, metronidazol, doksycyklina, doksycyklina, notabene, ale to już jest moja, ostatnio wszedł nowy lek, który jest na bazie bizmutu. Ja się zastanawiam, te straszne reakcje po tym leku, bo nie wiem, czy państwo się spotkali z kierowcą. Na drogi. Proszę? 30 lat temu miałam podany bizmut. Aha, i? Czyli nie. Nie, chodzi mi o to, że na tą pyrolę, na tą pyrolę bardzo pacjenci mają straszne herksy po niej. Się strasznie źle czują, rozjeżdżają, zastanawiam się na ile, bo bizmut działa na borelię, na ile nie mamy akurat ostrego leczenia boreliozy. Panie doktorze, jeszcze ja coś chciałam, jeszcze pytanie. Czyli tak, rozumiem, że stosuje pan jeden antybiotyk przez całą kurację pulsacyjną. Albo doloboks, zazwyczaj jeden. Albo zazwyczaj jeden antybiotyk. Nie daje właśnie wielu antybiotyków, tylko jeden antybiotyk. Czyli on jest pulsacyjny przez cały czas, nie zmieniamy? Czasami jest, pan... jest tylko modyfikacja na przykład, tak. Może być dawki, może być zwłaszcza oczywiście antybiotyk inny, że na przykład zamiast makrolidów ja tetrasetyn daję, na przykład obsycyn daję. Aha. Tak może być, ale często się zdarza tylko modyfika dawki. Nawet postać. Przykładowo na przykład jest klarytromycyna, postać tak zwana slow release. Tak, jest uno. Ten uno typu. No to pacjenci czasami mówią, że gorzej toleruje, że po tym właśnie bóle dodatkowe. No to ja daję na przykład wtedy zwykły fromelit. Bardzo dobrze toleruje. W jednej dawce. Tak, jest dawce. Czyli rozumiem, jeden antybiotyk stosowany bardzo długo, nie stosuje pan nigdy do żylnia, do oksycykliny? Nie stosuję. I na początku idzie coś na ścianę, tak? Ten pierwszy trzy tygodnie to taki typu ścianą, tak. Ze ścianą. Dobrze. Rozumiem. Znaczy, powiem tak, szkoda, zapraszam pana, nie będzie na moim wykładzie, tak? Bo byśmy może podyskutowali, ponieważ ja będę trochę mówiła rzeczy kontrowersyjnych. Ja jestem takim trochę buntownikiem, nie wiem czy bez, czy z powodem. Ale może dlatego, że tyle autorytetów wypowiadało się na tematy medycyny, i one jakoś nie do końca się sprawdzają. W związku z tym trochę jestem takim niedowiarkiem i gdzieś tam próbuję znaleźć własne widzenie choroby, własną, może nie zrozumieć, czy mi się uda to zrobić to. No niewątpliwie metoda pulsacyjna jest dla mnie pewną ciekawostką z różnych powodów. Tak jak już mówiłam, ja spotkałam się z metodą w ogóle pulsacyjną antybiotykoterapii, czytając pracę Browna, który leczył choroby kolagenozy antybiotykiem przez około 2 lat. To był jego standard. Właśnie metodą pulsacyjną, nie raz w tygodniu, ale antybiotyk podawany głównie z grupy właśnie makrolidów bądź... Antybiotyk tak naprawdę celowany w mykoplazmę, chlamydię, 2-3 razy w tygodniu, także częściej. I też uzyskiwał niesamowite efekty, opisuje swoje prace. Także ta metoda jest ciekawa. Wydaje się, że z punktu widzenia chociażby rzeczywiście jelit bardziej dla pacjentów korzystna. Już nie mówiąc o samym patomechanizmie czy sposobie na wpływ. No i tak. Thank you.